Cześć, to Ania Zalewska. Witam Cię w kolejnym nagraniu na kanale Trapes. Nagranie, w którym przedstawię Ci krok po kroku wszystkie rozwiązania arkusza maturalnego z matematyki z poziomu rozszerzonego. No i to jest taki arkusz wyjątkowy, bo on został użyty przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dwukrotnie. Pierwszy raz został użyty 5 czerwca 2018 roku na maturze, właśnie tej edycji czerwcowej. Przy czym, uwaga, to nie jest żadna poprawka, ta matura czerwcowa. Poprawki są w sierpniu. Matura czerwcowa to jest matura jakby w drugim terminie dla osób, które z jakiegoś ważnego, uzasadnionego powodu, na przykład z powodu jakiejś poważnej choroby, nie mogły przystąpić do swojego egzaminu w maju. No i ta matura czerwcowa liczy się dokładnie tak samo jak majowa. Nawet w tym samym dniu podawane są wyniki. Więc pamiętaj, nie jest to żadna poprawka, tylko to jest oryginalny arkusz maturalny z takiego, po prostu z drugiego terminu. No i ten arkusz został później przez CKE wykorzystany w ramach matury próbnej w kwietniu 2020 roku. Słówko wyjaśnienia dla osób, które być może w późniejszym terminie będą oglądały to nagranie i nie orientują się w sytuacji tego rocznika. Na wiosnę 2020 roku przez jakiś czas zamknięte były szkoły z powodu panującej pandemii. Na moment, kiedy to nagrywam, to w zasadzie jeszcze nie wiadomo, jak długo będą te szkoły zamknięte i trochę jest niepewna sytuacja, jeśli chodzi o matury, bo nikt nie wie, czy te matury odbędą się w terminie, czy zostaną przesunięte, czy może w ogóle zostaną odwołane. Uczniowie aktualnie mają obowiązek nauki zdalnej w swoich własnych domach w porozumieniu ze swoimi nauczycielami. No i z racji tej wyjątkowej sytuacji, CKE postanowiło przeprowadzić egzaminy próbne. No, miało to polegać na tym, że uczniowie ściągają sobie ze strony CKE udostępniony arkusz, rozwiązują w domu i przesyłają nauczycielom do sprawdzenia. Co się okazało, matura z matematyki i z tego co mi wiadomo z innych przedmiotów również. Ym, to są arkusze po prostu z jakichś poprzednich lat. Akurat właśnie w przypadku arkusza rozszerzonego jest to właśnie matura z 5 czerwca 2018 roku, czyli dali jakiś arkusz sprzed dwóch lat. W przypadku arkusza podstawowego również był to stary arkusz, tam akurat chodziło o maturę poprawkową z 2017 roku, czyli po prostu dali arkusze, które już dawno są w internecie razem z odpowiedziami i już kiedyś były przez poprzednie roczniki rozwiązywane. Ile to ma sensu, nie wiem. No ale myślę, że możemy to traktować się głównie jako tą maturę właśnie czerwcową 2018 a przy okazji dla tych którzy próbowali sobie tam porozwiązywać te zadanka w domu w ramach matury próbnej jako ich faktycznie maturę próbną. Zapraszam Cię na inne filmiki na naszym kanale. Znajdziesz tam bardzo dużo arkuszy i z poziomu podstawowego i z rozszerzonego. Z matur CKE, tych majowych, czerwcowych, z matur poprawkowych również znajdziesz różne matury próbne z wydawnictw. Także zapraszam Cię na długie godziny rozwiązywania zadań razem ze mną. Zapraszam Cię również na moje kursy, które przygotują Cię tak kompleksowo do egzaminu maturalnego. Te trzy kursy łącznie, które tutaj Widzisz, to jest ponad 40 godzin nagrań mojego tłumaczenia zadań, zadań, które ułożyłam w taki sposób, żeby jak najwięcej ważnych treści tam zawrzeć, ważnych trików, sposobów, rzeczy, które... Bardzo ułatwią Ci rozwiązywanie zadań i pomogą Ci przede wszystkim zrozumieć w ogóle tematy. Do tego, do tych nagrań masz dołączone mnóstwo zadań dla samodzielnego rozwiązania, które pozwolą Ci później przećwiczyć i utrwalić ten materiał. Zapraszam Cię również na kursy do matury podstawowej. Warto sobie te podstawy też no, dobrze przećwiczyć, zanim przystąpisz tak naprawdę do nauki z poziomu rozszerzonego. Do tego, jeżeli interesowałby Cię temat funkcji, to zapraszam też na kursy. Funkcje, w którym znajdziesz ten dział omówiony i na poziomie podstawowym, i rozszerzonym, tak totalnie od A do Z. No to przejdźmy w takim razie już do zadań. Matura CKS czerwca 2018 roku, również dodatkowo matura próbna CKS kwietnia 2020 roku. Arkusz rozszerzone zadanie pierwsze. Niech L jest równe logarytm przy podstawie pierwiastek z 2 z 2 razy logarytm przy podstawie 2 z pierwiastek z 3 razy logarytm przy podstawie pierwiastek z 3 z 4. Wtedy L jest równy 1 2 3 4. No mamy taką liczbę, mamy tu jakieś działanie na logarytmach i zerknij sobie najpierw do tablic, czy jakiś wzorek pomocny tam znajdziesz. Masz tu takie trzy główne wzory na logarytmy i masz tutaj dodawanie dwóch logarytmów? odejmowanie dwóch logarytmów albo ewentualnie wzorek gdzie masz jakiś współczynnik przed logarytmem i coś tam z nim możesz zrobić, żeby się go pozbyć. No niestety żaden z tych wzorów nie pasuje. Tutaj nie pomyl tego z tym wzorem, bo tu owszem masz mnożenie, ale mnożenie masz tutaj wewnątrz tej liczby logarytmowanej. Jeśli chodzi o działanie na logarytmach, to masz logarytm plus logarytm. A my tu w naszym zadaniu mamy logarytm razy logarytm, więc ten wzór tutaj działać nie będzie. Niestety z tych żadnego nie możemy wybrać, więc możemy się jedynie posiłkować tym wzorem po prostu na definicję logarytmu, ewentualnie jeszcze wzorem na zmianę podstawy logarytmu. Jaka tu jest sytuacja? Masz, zauważ, tak na zmianę jakąś liczbę logarytmowaną i potem w następnym logarytmie ta sama liczba jest podstawą logarytmu. Znowu masz liczbę logarytmowaną i w następnym logarytmie masz, Taką podstawę logarytmu. I nawet gdybyś tutaj tych logarytmów miał 50 namnożonych ze sobą i tak właśnie to będzie mniej więcej przebiegało, że nawet nie do końca musi być tak, że ta liczba i ta są dokładnie takie same, ale że one się jakoś ze sobą łączą, to najczęściej będzie działać w taki sposób, że zmienisz sobie podstawy logarytmu, wszędzie w każdym logarytmie zmienisz na jedną i tą samą podstawę i prawdopodobnie część się poskraca. Jeżeli widzisz jakieś logarytmy, które da się policzyć, one są tu, tu akurat właśnie masz taki logarytm pierwszy z brzegu, logarytm przy podstawie pierwiastek z dwóch, z dwa, jego się da policzyć po prostu według tego wzoru. I jako, że on jest pierwszy, to on nam nie będzie wadził, jeżeli my go po prostu policzymy i nie weźmiemy go pod uwagę w takiej zmianie podstawy logarytmu. Gdyby, gdybyś tu miał faktycznie domnożone 50 logarytmów jeden za drugim i tylko jakiś tam któryś jeden pojedynczy w środku byś miał do policzenia. To można go zostawić i robić jakby według tej samej zasady, co będziesz robił resztę logarytmów, ale tu, skoro to jest taki pierwszy z brzegu, a tych logarytmów mamy tylko trzy, to możemy go po prostu policzyć. Czyli według tej zasady idziemy takim kółeczkiem a do potęgi b jest równe c, tutaj masz właśnie ten wzorek, czyli pierwiastek z dwóch do potęgi b jest równe 2, yy, czyli B będzie równe po prostu 2. Dlatego, że pierwiastek z dwóch musimy podnieść do potęgi drugiej, żeby ten pierwiastek drugiego stopnia nam się skasował i żebyśmy otrzymali wynik 2. Czyli zamiast tego pierwszego logarytmu możemy tu wpisać po prostu dwa razy i teraz zająć się tutaj tym, co jest jednak bardziej skomplikowane, dlatego, że tutaj te liczby, ta para podstawa i liczba logarytmowana, ani w jednym, ani w drugim logarytmie nam się już za sobą tak fajnie jak to w tym pierwszym nie łączą. Więc właśnie to musimy rozpracować już na pewno razem. Yy, musimy patrzeć na to jak na całość. I tu właśnie wejdzie ta metoda zmiany podstawy logarytmu. Jeden z tych logarytmów przepiszę, natomiast w tym drugim zmienię podstawę i zobacz, co się stanie. Masz tutaj logarytm przy podstawie bez C jest równy. Logarytm przy podstawie takiej, jaką chcesz, byle by tylko pasowało do założeń, czyli że ta podstawa musi być dodatnia i różna od 1. Czyli wymyślasz sobie podstawę i liczba logarytmowana, to jest ta stara liczba logarytmowana, która była, przez logarytm przy podstawie znowu tej twojej wymyślonej i tym razem liczba logarytmowana, no to jest dawna już podstawa logarytmu. Czyli tutaj to sobie zamienię na logarytm przy podstawie 2, po to, żeby oba te logarytmy, które mi tutaj sprawiają kłopot, żeby oba były przy tej samej podstawie. Więc zamienię sobie tu na podstawę 2, no i masz właśnie logarytm przy podstawie 2 z... 4, przez logarytm przy podstawie 2 z pierwiastek z 3. I tu właśnie nam się te dwa logarytmy skrócą, takie najbardziej problematyczne. I tak to właśnie działa, jeżeli masz mnożenie logarytmów, to właśnie zapamiętaj sobie tą metodę, że jeśli nie da się wyliczyć tych logarytmów, to y, warto spróbować tej zmiany podstawy logarytmu, tak żeby każdy z tych logarytmów miał y, tę samą podstawę. Bo wtedy tworzą ci się ułamki i prawdopodobnie właśnie tak nam się będzie to skracać. Jeżeli tych logarytmów tu będziesz miał więcej nam, to prawdopodobnie tak licznik z mianownikiem nam się będzie skracać co 1. No i tu już masz 2, to się skróciło, a tutaj masz logarytm przy podstawie 2 z 4, to znowu sobie możemy wyliczyć. Jeśli umiesz w pamięci, to super. Znowu to masz takie kółeczko: 2 do potęgi b jest równe 4, 2 do której jest 4, no 2 do drugiej, czyli zamiast tego piszemy 2, a więc mamy 2 razy 2, czyli wynik będzie 4, a więc w zadaniu pierwszym jest odpowiedź d. Zadanie drugie. Okrąg o równaniu x minus 3 kwadrat plus Y plus 7 kwadrat jest równe 625 jest styczny do okręgu ośrodku S y, o współrzędnych 125 i promieniu R wynika stąd, że R jest równe 5, 15, 10, 20. Y, no, można to sobie spróbować narysować w układzie współrzędnych, ale nie polecam, bo to tutaj duże liczby wychodzą. Będziesz się zastanawiał, jaką jednostkę dobrać, jak to narysować, żeby było dobrze bez sensu zupełnie. Myślę, że nie ma sensu tego rysować, lepiej to sobie przeliczyć. Masz tutaj dwa okręgi, one są do siebie styczne. I teraz e, uwaga, jeśli chodzi o okręgi styczne, to mamy dwa przypadki. Pierwszy przypadek, który tak nam się od razu nasuwa, to są okręgi styczne zewnętrznie. Myślę, że większość osób właśnie jak ma narysować okręgi styczne, to narysuje w pierwszej kolejności takie, a być może potem przemyśli jeszcze sprawę i stwierdzi, że ewentualnie jeszcze mogą być okręgi styczne wewnętrznie. Czyli, że jedno Okrąg jest wewnątrz drugiego, i mają po prostu jeden punkt wspólny. Jak to się ma do obliczeń? No tutaj w tym, w tym pierwszym przypadku widać, że odległość pomiędzy tymi środkami okręgów to będzie po prostu suma tych dwóch promieni, ponieważ jeżeli poprowadzimy promień z jednego środka do punktu styczności i promień z drugiego środka do punktu styczności, to one nam to utworzą po prostu odcinek. To będzie odcinek S1, S2, więc długość tego odcinka S1, S2 to będzie. Długość jednego promienia plus długość drugiego promienia i to jest tyle. To jest taka bardzo prosta sytuacja. Tutaj już sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że czasami nie jesteśmy w stanie na oko określić, który okrąg jest wewnątrz którego. Który jest mniejszy, który jest większy. Tutaj odległość pomiędzy środkami, pomiędzy S1 a S2, to będzie weź od dłuższego promienia, odejmij długość. Krótszego promienia, bo te promienie prowadzisz obydwa do punktu styczności, więc one się tutaj na, na tym etapie tego krótszego promienia pokryją ze sobą, więc odległość między jednym a drugim środkiem to będzie właśnie to, co się nie pokryło, czyli to, co odstaje poza ten krótszy promień. Dlatego właśnie od dłuższego promienia odejmij ten krótszy promień, no ale jako, że czasami nie wiesz, który jest dłuższy, który jest krótszy, to wsadzamy to w wartość bezwzględną, bo tutaj ta wartość bezwzględna właśnie pozwoli nam obliczyć odległość, znaczy różnicę między tymi promieniami, niezależnie od tego, który weźmiesz jako pierwszy. Możesz właśnie nie wiedzieć, który jest dłuższy, który krótszy. Jeżeli weźmiesz dłuższy minus krótszy, to wyjdzie ci tutaj wartość dodatnia. No i wtedy ta wartość bezwzględna nic nam nie zmieni. A jeśli weźmiesz odwrotnie, krótszy minus dłuższy, to wyjdzie ci liczba ujemna, ale wartość bezwzględna nam to przemieni na liczbę dodatnią. Czyli tutaj pamiętaj, masz dwa, dwie możliwości. okręgistyczne zewnętrznie, wtedy suma promieni jest równa długości odcinka od jednego środka do drugiego środka, albo okręgistyczne wewnętrznie i wtedy masz wartość bezwzględna R1 minus R2 jest równa odległości dwóch środków. My tu mamy jeden okrąg dany równaniem, więc musimy sobie najpierw wyciągnąć z niego te dane. Mamy x minus 3 kwadrat plus y plus 7 kwadrat równa się 625 i tutaj można sobie odczytać współrzędne środka i promień. To jest ta właśnie fajna wersja tego równania okręgu. Masz x minus współrzędna xowa środka, kwadrat plus y minus współrzędna y środka, kwadrat równa się r kwadrat. Tu pamiętaj, że to jest r kwadrat, czyli mamy środek o współrzędnych 3 minus 7. Po prostu bierzesz te liczby i zmieniasz im znak. Jak jest minus 3 to środek to będzie 3 i plus 7 to będzie tutaj minus 7. No i r to będzie pierwiastek z tego, tak? Czyli mamy jakiś okrąg pierwszy, środek ma współrzędne 3 minus 7 i promień jest 20. No a okręgu drugim wiemy, że środek ma współrzędne 12,5 i promień jest równy r, czyli zapiszę tutaj, że r2 to będzie po prostu r. No i co mamy? Mamy współrzędne obu środków, więc możemy policzyć długość tego odcinka S1, S2, jako po prostu odległość między tymi punktami. W tablicach masz wzorek na długość odcinka. Czyli wstawiamy e, współrzędna xowa minus współrzędna xowa do kwadratu plus współrzędna y minus współrzędna y, pamiętaj, że tu będą dwa minusy, co nam da plus do kwadratu, czyli mamy 9 kwadrat i tu mamy 12 kwadrat, a więc dostajemy w takim razie 15. Czyli odległość między tymi dwoma środkami jest równa 15. Mamy dany jeden promień, nie wiemy jaka jest długość drugiego promienia, to właśnie mamy obliczyć. No i teraz popatrz tutaj, odległość między tymi środkami, w przypadku kiedy okręgi są styczne zewnętrznie, to będzie suma promieni. Czyli musielibyśmy zrobić tak, że odległość między środkami to jest 15, równa się jeden promień plus drugi promień. No ale to wtedy nam wyjdzie, że ten drugi promień ma być minus 10. To jest oczywiście źle, bo promień ujemny wyjść nie może. Nie możemy mieć ujemnej długości promienia, czyli te okręgi na pewno nie są styczne zewnętrznie, no to w takim razie będą styczne wewnętrznie i zastosujemy tutaj właśnie to równanie, czyli odległość między środkami to będzie wartość bezwzględna jeden promień minus drugi promień, czyli dostajemy dwa równania. To, co pod wartością bezwzględną będzie równe 15, lub to, co pod wartością bezwzględną będzie równe minus 15. I co my tutaj dostaniemy? W tym przypadku r musi być równe 10, a w tym przypadku r musi być równe 40. Tak? R na drugą stronę, 15 na drugą stronę, dostajemy 40. Czemu dostaliśmy dwa przypadki? Dlatego właśnie, że nie wiemy, który okrąg jest większy. Więc y, może być tak, że ten okrąg jest większy, ten z promieniem 25, że ten okrąg jest większy i ten mniejszy ma promień 10, a więc odległość między środkami wychodzi nam 15, albo może być też tak, że ten drugi okrąg jest większy i ma promień 40, ten mniejszy okrąg ma promień 25 i odległość między tymi środkami również jest 15. No, patrząc po odpowiedziach, to jednak chodzi nam o odpowiedź C, że ten y, okrąg o promieniu 25 będzie y, większy. No, jakby z treści zadania to, to nie wynika, może tylko że okrąg o równaniu jest styczny do okręgu ośrodku. Wynika stąd, że czyli tutaj, jakby założyli pewnie, że ten okrąg jest większy. W zadaniu otwartym musiałbyś podać dwie odpowiedzi: dwa przypadki, że właśnie to jest ok mniejszy okrąg, on jest wewnątrz, albo to jest większy okrąg i on jest na zewnątrz. Zadanie trzecie. Liczba pierwiastek 1 minus pierwiastek z dwóch kwadrat plus pierwiastek 2 minus pierwiastek z dwóch kwadrat jest równa 1 minus 1, 3 minus 2 pierwiastki z dwóch, 2 pierwiastki z dwóch plus 1. Mamy coś takiego i od razu by się prosiło, żeby skrócić ten pierwiastek z tym kwadratem i to tak zostawić. No uważaj, tak zrobić nie wolno, dlatego że masz taki wzorek w tablicach, że jeżeli masz pierwiastek z kwadratu, to zostawiasz tutaj wartość bezwzględną, więc musimy to zapisać o tak. Inaczej się nie da, dlatego że jeżeli ty tutaj podnosisz najpierw coś do kwadratu, kolejność wykonywania działań jest tu ważna, najpierw podnosisz do kwadratu. A potem dopiero pierwiastkujesz, to tutaj w tym nawiasie wewnątrz możesz mieć coś zupełnie dowolnego. Możesz tutaj wziąć liczbę dodatnią lub ujemną, obojętnie, dlatego że najpierw podnosisz to do kwadratu, więc dostaniesz na pewno z tego kwadratu liczbę nieujemną, więc pierwiastkować to na pewno możesz. Gdybyś miał sytuację odwrotną, czyli masz najpierw pierwiastek, a potem kwadrat, to już kolejność jest taka, że najpierw pierwiastkujesz i wtedy wiesz, że pierwiastek możesz wykonać tylko z liczby, która jest nieujemna, więc wtedy masz zagwarantowane, że pod pierwiastkiem masz liczbę nieujemną. Pojawia ci się jakaś dziedzina tego, co tam liczysz, i potem to, co z pierwiastkowałeś, podnosisz do potęgi drugiej, czyli wtedy nie potrzebujesz tej wartości bezwzględnej, ale dlatego, że dokładasz do tego dziedzinę. Że to wyrażenie, które jest pod pierwiastkiem, musi być nieujemne. Natomiast tutaj w takim przypadku nie dokładasz dziedziny, dlatego że samo to, że pierwiastkujesz jakieś wyrażenie do potęgi drugiej, powoduje, że y, wiesz, że pierwiastkujesz liczbę nieujemną. Dlatego ta para działań, najpierw kwadrat, a potem pierwiastek, nie pamięta o tym, jaki tutaj był znak. Dlatego, że tak czy tak ten znak przez kwadrat wszedł nam na plus. Dlatego tutaj robisz wartość bezwzględną. Jeżeli tu masz minus 5 do kwadratu, a potem pierwiastek, to wynik ci wyjdzie 5. Jeżeli masz 5. Do kwadratu, a potem pierwiastek, to wynik ci również wyjdzie 5. Dlatego tu pamiętaj o tym, że masz wartość bezwzględną, a nie, yy, a nie po prostu kasowanie pierwiastka z kwadratem. Yy, no, nie polecam też oczywiście rozpisywania tego tutaj pod spodem ze wzorów skróconego mnożenia, bo to już w ogóle nas do niczego nie doprowadzi. Yy, tutaj zostajemy przy tych wartościach bezwzględnych, no i musimy sobie te wartości bezwzględne rozpisać, czyli yy, jeśli to, co pod wartością bezwzględną jest dodatnie lub równe 0, to zostawiamy dokładnie tak, jak było pod tą wartością bezwzględną. Natomiast jeśli to, co pod wartością bezwzględną jest ujemne, to musimy dopisać do tego minus. Czyli oszacujmy sobie, jakie są te liczby pod tymi wartościami względnymi. Tu mamy 1 minus, jakieś mniej więcej 1,41, czyli to, co tutaj jest, wyjdzie nam na pewno ujemne. Natomiast tutaj mamy 2 minus jakieś 1,41, czyli to nam tutaj wyjdzie dodatnie. A więc e, według tej zasady, jeżeli mamy pod wartością bezwzględną ujemne, to zmieniamy znak. Ale uwaga, nie, nie machnij się tutaj, że napiszesz 1 plus pierwiastek z dwóch bo to nie o to chodzi, masz dołożyć minus przed całym tym wyrażeniem. Czyli albo robisz to tak, że minus i potem nawias i w nawiasie to wszystko, co tutaj było i potem przemnażasz po prostu przez minus 1, albo od razu możesz zmienić znaki, ale pamiętaj, że w każdej jednej liczbie czy w każdym wyrażeniu, które się tutaj pojawia pod tą wartością bezwzględną. A potem mamy plus, no i jako, że to pod wartością bezwzględną było dodatnie, to tu już nie zmieniamy znaków, czyli teraz wystarczy nam to rozpisać. Minus 1 plus pierwiastek z dwóch, plus 2... Minus pierwiastek z dwóch, pierwiastki się skracają minus 1 plus 2 to będzie 1, no i mamy tu odpowiedź A. Zadanie czwarte. Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają dokładnie trzy liczby całkowite. No na różne sposoby sobie można z takimi nierównościami z wartością bezwzględną poradzić. Myślę, że można tu przyjąć taki sposób, że jeżeli masz wartość bezwzględną mniejszą od jakiejś liczby, na przykład właśnie weźmy od dwójki, tak jak tutaj w każdym przypadku jest, wartość bezwzględna z jakiejś liczby jest mniejsza od dwójki, to znaczy, że to, co pod tą wartością bezwzględną, musi być z przydziału od minus 2 do 2. No klasycznie byś to rozpisał właśnie na to, że a jest mniejsze od 2. I jednocześnie A jest większe od minus dwóch. Jeżeli tutaj masz właśnie wartość bezwzględna mniejsza, albo mniejsze lub równe, to znaczy, że od tych miejsc, jakby granicznych, które nam wyjdą, czyli właśnie minus dwójki i dwójki, będziemy się schodzić do wewnątrz, czyli y, będziemy właśnie mieć przedział odtąd dotąd i będziemy brać właśnie część wspólną dwóch przedziałów, które nam wyjdą. Y, więc tutaj możemy to sobie właśnie od razu tak porozpisywać i porozwiązywać jakby w całości od razu takie nierówności czyli zamiast tego pierwszego, tej pierwszej nierówności napiszę coś takiego, minus 2 mniejsze od 3 czwarte x plus 5 mniejsze od 2. No i teraz mogę to od razu w całości rozplątać, jakby patrząc na trzy strony nierówności jednocześnie, czyli pozbywam się piątki z tego, tylko pamiętaj, że to nie chodzi o to, że ja sobie przerzucę na prawo i okej, okay, ale na lewo nie przerzucę. To nie chodzi tak naprawdę o przerzucanie tej liczby na którąś stronę, tylko chodzi o to, że ty do obu stron dokładasz jeszcze minus piątkę, więc no do Wszystkich trzech stron tak naprawdę dokładasz minus piątkę w tym przypadku, więc tutaj nam się to kasuje i zostaje nam po prostu 3 czwarte x. A tu masz 2 i jeszcze minus 5 to minus 3, a tu masz minus 2 i jeszcze minus 5 to minus 7. Czyli wykonujesz jakieś działanie na wszystkich trzech stronach jednocześnie, pamiętając o tym, że jeśli mnożysz lub dzielisz przez liczbę ujemną, to zmieniasz zwrot. I oczywiście tutaj w obu przypadkach byśmy zmienić zwrot. Tutaj tylko odejmowaliśmy, więc nic się nie zmienia. I teraz będziemy mnożyć przez 4 trzecie, więc przez liczbę dodatnią, więc nie zmieniasz żadnego zwrotu nierówności. Masz minus 7 razy 4 trzecie, to będzie minus 28 trzecich, tu nam się kasuje, zostaje X, a tutaj mamy minus 3 razy 4 trzecie, trójki nam się skrócą, zostaje po prostu minus 4. E, czyli tutaj możemy sobie wyciągnąć całości z minus 9 i trzecia mniejsze od x, mniejsze od minus 4. Więc wypiszmy sobie wszystkie liczby całkowite, które w tym przedziale się znajdują. To będzie minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5. Nas pytają o to, o którą nierówność spełniają dokładnie trzy liczby całkowite. No nam tu ich wyszło więcej niż trzeba, więc odpowiedź A odpada. No i myślę, że w ten sposób trzeba by po prostu rozwiązać wszystkie te nierówności. Więc odpowiedź B. Znowu rozpisujemy to jako taką podwójną nierówność. Mamy tu trzy strony, czyli odejmujemy piątkę, dostajemy znowu coś takiego i mnożymy przez tym razem 3 czwarte, bo tutaj mamy współczynnik 4 trzecie przy x. Tu mamy minus 21 czwartych mniejsze od x, mniejsze od minus 9 czwartych. Wyciągamy tu całości minus 5,1 czwarta, mniejsze x, mniejsze minus 2 i 1 czwarta. I tutaj liczby całkowite to będzie minus 5, minus 4, minus 3. Poruszasz się po liczbach całkowitych. Więc skup się na tym, co to są za liczby, które to będą te całkowite, ile ich będzie, bo no, te liczby ujemne no, nie są jakieś szczególnie trudne. W podstawówce się je omawia i generalnie wiesz, o co chodzi i wiesz jak to rozpisywać, ale jesteś w stresie na egzaminie i naprawdę każdy jest w stanie narobić jakieś głupie błędy i każdemu się zdarzają pomyłki. Więc, więc jak masz jakieś takie cuda typu liczby ujemne, to skup się na tym, żeby nie narobić błędów. Tu faktycznie mamy trzy rozwiązania. Dla pewności możemy ewentualnie sprawdzić jeszcze kolejne dwa, dwie odpowiedzi, żeby zobaczyć, czy na pewno się tu gdzieś nie pomyliliśmy, właśnie. Tutaj tym razem odejmuję czwórkę, wychodzi minus 6 mniejsze, 3 piąte x mniejsze, minus 2, mnożę przez 5 trzecich, dostaję coś takiego, tu sobie jeszcze całości wyciągnę. No i tutaj tych liczb też oczywiście jest więcej, więc odpowiedź c też ewidentnie odpada. No, i odpowiedź D, jak jeszcze przeanalizujemy, to już będziemy mieć pewność, czy na pewno e, zaznaczyliśmy tę B e, właściwie. A tutaj odejmujemy trójkę, mamy coś takiego i mnożymy przez 5 czwartych, dostajemy takie ułamki, wyciągamy całości. No i tutaj mamy minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, więc też ich jest za dużo, a więc dokładnie trzy liczby całkowite będą faktycznie w odpowiedzi B. Zadanie piąte i jest to już zadanie kodowane, czyli zadanie, za które dostaniesz albo 0 punktów, jeśli zrobisz cokolwiek źle, albo 2 punkty, jeżeli wpiszesz prawidłowy kod. Nie liczy się to, jak rozwiązujesz, jakimi metodami. Możesz sobie nawet strzelać ten kod, ale jednak szansa na to, że trafisz tak bez żadnych obliczeń jest dość mała. Dostaniesz dwa punkty, jeśli wpiszesz kod prawidłowy. Oblicz współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji f od x równe x kwadrat przez x minus 1 określonej dla każdej liczby rzeczywistej x różnej jeden poprowadzonej w punkcie a o współrzędnych 6,365 tego wykresu w poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności pierwszą i drugą cyfrę po przecinku skończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Otwórz sobie tablicę na stycznej, masz tutaj właśnie równanie stycznej i wszystkie wskazówki na to, jak tą styczną sobie tu obliczyć. Masz funkcję f jeżeli ta funkcja ma pochodną w punkcie X0, to równanie stycznej w punkcie właśnie X0, F od X0, my tu mamy y, obliczyć y, rów, współczynnik kierunkowy równania stycznej w y, poprowadzonej w punkcie takim. Czyli to jest nasze x0, ta szóstka, a to jest nasze f od x0. Te 36 piątych. Mamy tutaj określoną dziedzinę, już tej dziedziny nie musimy liczyć. Punkt jest zgodny z tą dziedziną, no bo za x -a nie wstawiasz jedynki w takim. Zresztą zadanie jest kodowane, więc i tak nikt nie patrzy na to, czy ty sobie liczysz dziedzinę, czy nie. W każdym razie, nawet jeżeli to by było otwarte zadanie, to dziedziny tutaj liczyć nie musisz, bo masz ją podaną. No i przede wszystkim masz podany konkretny punkt. Nie, nie prowadzisz jakichś obliczeń na całej dziedzinie, tylko prowadzisz obliczenia dla jakiegoś konkretnego punktu, który do dziedziny należy. Więc mamy tutaj funkcję taką, mamy punkt, w którym mamy obliczyć tą styczność, czyli 6,36 no i chcemy obliczyć ten współczynnik kierunkowy, czyli chcemy obliczyć pochodną funkcji w punkcie x0. Tak mówią nam wzory, więc chcemy tyle obliczyć, a równe f' od x0, czyli f' od 6, Funkcja jest w postaci ułamka, więc tutaj musimy zastosować ten wzór na pochodną ilorazu, a więc jeżeli mamy funkcję f przez funkcję g, to pochodna tego wyrażenia tutaj to będzie pochodna f razy g minus f razy pochodna g przez g kwadrat. Tu uwaga, czas się myli, tutaj niektórzy piszą pochodną, nie, tutaj jest po prostu funkcja g. Czyli mianownik podniesiony do kwadratu. No i my tu mamy x kwadrat, x minus 1 w liczniku, w mianowniku. Dla przypomnienia, wzory na pochodną. My tu skorzystamy najlepiej z tych, tutaj może właśnie funkcję liniową, czyli to, co mamy w mianowniku, a tu mamy funkcję kwadratową, czyli to, co mamy w liczniku, tylko że tu mamy takie okrojone formy tego, a więc nasza pochodna to będzie pochodna licznika, czyli według tego tutaj to będzie 2ax plus b. Czyli po prostu tą dwójkę ściągamy na dół, ponieważ tutaj nic więcej nie mamy, żadnych no dodatkowych elementów. Ma, będzie po prostu dwa razy x, no i razy mianownik tak jak było, odjąć licznik tak jak było, razy pochodna mianownika, no a pochodna mianownika, czyli pochodna funkcji liniowej, to będzie po prostu ten współczynnik, który stał przy x, czyli razy 1 a w mianowniku mamy mianownik bez zmian do potęgi drugiej. Czyli to jest już pochodna właśnie funkcji f od x. Możemy to sobie tu uporządkować, będzie 2x kwadrat minus 2x minus x kwadrat przez x minus 1 kwadrat, czyli x kwadrat minus 2x przez x minus 1 kwadrat. Tego tu nie rozpisuję, bo to w ogóle nie będzie nam nic ułatwiało. Zostawiam to w postaci właśnie takiego nawiasu do kwadratu. No i teraz wystarczy policzyć f' od 6, czyli 6 kwadrat tutaj to wstawiam, nie pomyl, nie wstaw tego tutaj, wyjdzie, jeżeli wstawiłbyś szóstkę do tego wzoru, to wyjdzie ci 36 piątych według treści zadania. Wstawiasz szóstkę właśnie do wzoru pochodnej, czyli 6 kwadrat minus 2 razy 6 przez 6 minus 1 kwadrat, a więc 36 minus 12 przez 25, 24, 25. Pytają nas o cyfrę jedności, pierwszą i drugą cyfrę po przecinku skończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 24, 25 to jest 96, setnych, więc zakodujemy cyfrę jedności, a więc 0 i dwie pierwsze cyfry po przecinku, a więc 9 i 6, czyli kod w tym zadaniu to będzie 096. Zadanie szóste. W trójkącie ABC kąt BAC jest dwa razy większy od kąta ABC. Wykaż, że prawdziwa jest równość. BC kwadrat minus AC kwadrat jest równe AB razy AC. No to rysujemy oczywiście, żeby mieć jakiś ogląd na to, co tu się dzieje. Pamiętaj, żeby nie rysować żadnych figur, które mają pewne szczególne własności, czyli nie może tutaj być żaden trójkąt równoramienny, równoboczny, prostokątny, ma to być taki zupełnie dowolny trójkąt, żeby ci nic to nie sugerowało. Tu masz tą informację o kątach, ale nie patrz tutaj, nie staraj się, żeby on był równo dwa razy większy, bo to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Oznacz sobie po prostu to według tego polecenia, ale nie, nie przejmuj się, jeżeli rysunek będzie lekko krzywy. Oznaczmy sobie tutaj długości boków małymi literkami, będzie nam się lepiej pracować na takich małych literkach, czyli mamy długości boków A, B i C. No i teraz masz, że kąt BAC jest dwa razy większy od kąta ABC, czyli ten kąt. Do którego porównujemy, oznaczę sobie jako alfa. Kąt A, B, C niech ma miarę alfa. No i kąt B, A, C jest dwa razy większy, czyli B. A C ten będzie miał miarę 2 alfa. Mamy wykazać, że prawdziwa jest jakaś równość. Pokażę Ci dwa sposoby na to zadanko, bo uważam, że oba są ciekawe. Oba pewnie będą tak samo popularne. Poza tym no, uczysz się teraz, przygotowujesz do własnej matury, więc fajnie, żebyś miał jak najszerszy wachlarz pomysłów na tego typu zadanie i wiedział, jak w ogóle do takiego zadania podejść. Na co tu zwrócić uwagę w tym e, zadanku? Masz jakieś zależności na kątach, więc musisz znaleźć e, jakieś sposoby, które właśnie wykorzystują kąty. E, do tego, co masz udowodnić? Masz jakieś równanie, w którym masz e, iloczyn i masz jakieś kwadraty. Więc szukaj pewnych narzędzi w planimetrii, w których właśnie pojawiają się i kąty, i pewne e, właśnie iloczyny, kwadraty coś właśnie t, takiej konstrukcji. Oczywiście nie chodzi mi o konstrukcję, że coś kwadrat, minus coś kwadrat, tylko ogólnie jakieś równania albo jakieś właśnie konstrukcje, które sam wymyślasz, konstrukcje na długościach odcinków, w których pojawiają się po prostu pewne iloczyny albo jakieś długości podniesione do kwadratu. Jedną z propozycji będzie skorzystanie tutaj najpierw z twierdzenia sinusów i później z twierdzenia kosinusów, dlatego, że masz jakieś kąty, więc możesz sobie tutaj na podstawie twierdzenia sinusów najpierw na tych kątach popracować i uzależnić od siebie trochę te boki, bo na razie masz trzy różne długości boków. Masz tylko zależność na kątach tutaj, więc tylko to się ze sobą łączy, a poza tym A, B, C wprowadziliśmy sami i one się w ogóle ze sobą nie łączą. A jeżeli wykorzystasz twierdzenie sinusów, to już będziesz w stanie przynajmniej dwa boki ze sobą jakoś połączyć. No to mamy tutaj w takim razie, że A do sinus alfa równa się B do sinus beta. Popatrz na rysunek, który masz do tego w tablicach A do sinus alfa równa się B do sinus beta, czyli długość boku przez sinus kąta naprzeciwko tego boku, to równa się R nam w tej chwili nie jest potrzebne, bo nie mamy tu żadnych okręgów, czyli w naszym przypadku to będzie A do sinus 2 alfa równa się B. Do sinus alfa. No i tu możemy sobie to trochę też rozprostować, bo tutaj kąty mamy różne, to jest 2 alfa, a to jest alfa, więc możemy skorzystać ze wzoru na sinus podwojenego kąta. Ten wzorek jest taki fajny, że tutaj pojawia nam się w takim razie w obu tych ułamkach w mianowniku sinus alfa. No i teraz, jeżeli sobie przemnożymy to przez dwa sinus alfa kosinus alfa, pozbędziemy się automatycznie obu tych mianowników, przy czym tu y, pozbędziemy się całego mianownika i zostanie nam z tej strony A, natomiast z tej strony skróci nam się sinus i zostanie stanie nam B razy 2 cosinus alfa, czyli coś takiego, czyli już troszeczkę prościej niż było tu. Więc mamy już uzależniony bok tej długości tutaj A od innego boku i od tego kąta, który gdzieś tam jest omawiany w treści zadania. No i teraz popatrz, pojawia się tutaj właśnie kosinus, a tu mamy gdzieś jakieś kwadraty, jakieś iloczyny długości boków i właśnie tu fajnie nam wejdzie twierdzenie kosinusów. Kosinus sobie tu wyznaczę z tego, że kosinus to będzie pewna zależność między właśnie dwoma bokami i twierdzenie kosinusów działa tak, że masz a kwadrat równa się b kwadrat plus c kwadrat minus 2 bc cosinus alfa. No my tu mamy kosinus alfa konkretnie. Oczywiście możesz sobie też wykorzystać cosinus 2 alfa, bo tam masz wzorki na to, jak przejść z kosinusa takiego na kosinus kąta 2 alfa, ale zostańmy przy tym. W razie czego pamiętaj, że od biedy tu też możesz zastosować twierdzenie kosinusów, bo masz dane, które pozwolą ci właśnie kosinus 2 alfa wyliczyć. No ale zostańmy na razie przy tym. Mamy kosinus alfa, więc tu właśnie wstawimy ten kosinus alfa. To będzie w takim razie u nas, no nie a kwadrat, tylko b kwadrat, bo tu musi być coś, co leży naprzeciwko kąta alfa. Na naszym rysunku naprzeciwko kąta alfa leży b, a więc będzie b kwadrat równa się a kwadrat plus c kwadrat, kwadrat minus 2ac razy cosinus kąta alfa. No i teraz ten cosinus kąta alfa tu możemy wstawić właśnie w takiej postaci i masz już jakieś równanie tylko na tych wszystkich długościach boków i pojawiły się jakieś kwadraty, jakieś iloczyny, więc spróbujmy to teraz poupraszczać. Mamy w takim razie tutaj dwójki skrócone, taką postać tego ułamka. Pomnóżmy przez B, żeby się pozbyć właśnie mianownika, no bo tutaj nigdzie ułamek nie występuje. Więc mamy B do trzeciej równe a kwadrat B plus. C kwadrat b minus a kwadrat c. Przerzućmy to wszystko teraz na lewą stronę. Spróbujmy to jakoś pogrupować może. Masz tutaj cztery elementy, więc spróbuj właśnie powyciągać, co się da przed nawias. Tutaj możesz z pierwszego i trzeciego wyciągnąć B przed nawias i dostaniesz w nawiasie B kwadrat minus C, a tu wyciągasz A kwadrat przed nawias i masz w takim razie B minus C. Pamiętaj, że tutaj zmieni znak, bo tutaj mam minus A kwadrat wyciągnięte przed nawias, więc w nawiasie mi zostanie B minus C. Tutaj ten nawias nie jest oczywiście taki sam jak ten, ale widzimy tu w z skróconego mnożenia b kwadrat minus c kwadrat to będzie b minus c razy b plus c no i już masz ten wspólny element, który możesz sobie wyciągnąć przed nawias, czyli b minus c wyciągamy przed nawias, a w nawiasie zostanie nam b razy b plus c minus a kwadrat i to w tym nawiasie można sobie uporządkować, mamy b kwadrat plus bc i minus a kwadrat, i masz iloczyn równa się 0, a więc wtedy kiedy jeden składnik jest zerem lub drugi składnik jest zerem. No i po co nam tu wyszło w takim razie. Albo b jest równe c, albo poprzerzucamy tutaj tak, żeby otrzymać dokładnie tę postać. Przerzucę sobie tutaj a kwadrat na drugą stronę, więc mam a kwadrat. Tu b kwadrat również, więc będę miała minus b kwadrat. No i równa się bc, czyli inaczej cb. A więc to, to będzie dokładnie to, o co tutaj nam chodzi. A kwadrat, a więc bc kwadrat minus b kwadrat, a więc ac kwadrat równa się c razy b, czyli ab razy ac, czyli... Jakby tu już mamy udowodnione, faktycznie ta równość zachodzi. Ale uwaga, dostałeś jakąś alternatywę, że zachodzi albo taka sytuacja, albo taka sytuacja, i musisz wykazać, że obie te sytuacje pasują nam do tej naszej tezy w zadaniu. Czyli ta część jest udowodniona, ona tak wprost pokazuje to równanie tutaj, tylko że na oznaczeniach, które sobie tu wprowadziliśmy, musimy jeszcze przeanalizować to. Więc zobaczmy, co się dzieje, kiedy B jest dokładnie równe C. Czyli tutaj masz B y, równe C, Ten, te dwa boki są tej samej miary, a więc zobacz, masz tu trójkąt równoramienny w takim razie, dlatego że masz dwa ramiona tej samej długości, więc y, tutaj będzie podstawa tego trójkąta równoramiennego i przy y, podstawie masz kąty tej samej miary. Więc tu będzie alfa, tu będzie alfa, a tu mamy dwa alfa. No i skoro masz wszystkie trzy kąty trójkąta oznaczone od tego samego kąta, y, to możesz rozwiązać równanie i wyznaczyć dokładnie te kąty. Czyli masz 4 alfa, to jest 180, a więc... Y, a 2 alfa to będzie 90. No oczywiście alfa jest 45, ale bardziej interesuje mnie ten kąt 90 stopni, bo wychodzi na to, że powstał mi tu trójkąt prostokątny, który będzie wyglądał tak. Tutaj mam długość B, tutaj mam długość C, która też jest równa B, tu mam długość A, ale skoro jest to trójkąt prostokątny równoramienny, to znaczy, że tutaj mamy A równe B pierwiastek z dwóch, tak? tutaj masz właśnie te długości z trójkąta kierkowego, albo możesz powiedzieć, że to jest połówka kwadratu i że tu jest przekątna kwadratu, czyli tu mamy B pierwiastek z dwóch. I masz już w tym trójkącie wszystkie boki uzależnione od tylko jednej zmiennej, więc zobacz co się stanie, jak to tu podstawisz. Masz w takim razie a kwadrat minus b kwadrat y, jako lewa strona tego równania, a więc zamiast a wpiszę b pierwiastek z 2 minus b kwadrat, czyli mam 2b kwadrat minus b kwadrat, a więc po prostu b kwadrat, a ja chcę dostać c razy b. No, a C jest równe B, czyli zamiast B kwadrat mogę faktycznie napisać C razy B, a więc pasuje również to równanie do tej opcji. Czyli pamiętaj, że jeżeli wychodzi Ci jakaś alternatywa, to musisz pokazać, że i ta część jest prawdziwa, i ta część jest prawdziwa. Jakbyś miał tu więcej tych elementów, to po prostu każdą część musisz osobna udowodnić. No i to jest cały dowód na właśnie twierdzeniu sinusów i twierdzeniu kosinusów. Myślę, że nie jest jakiś specjalnie trudny i że te dwa twierdzenia na pewno masz obcykane, a przynajmniej powinieneś mieć. Teraz pokażę Ci drugi sposób, jak sobie z tym poradzić, czyli zostawię tu tylko te oznaczenia, które są z treści zadania, więc alfa 2 alfa, no i te moje długości boków wprowadzone. Jak jeszcze do tego podejść? Gdzie jeszcze będziesz miał e, kąty wykorzystane? i jednocześnie będziesz otrzymywał jakieś iloczyny. Pamiętaj, że iloczyn może się wziąć z mnożenia jakichś dwóch ułamków na krzyż, a dwa ułamki na krzyż będziesz mnożył, jeżeli dostaniesz jakąś proporcję. Więc jak tutaj ułożyć jakąś proporcję? Pamiętaj, że masz do dyspozycji kąty. Otóż można tu znaleźć trójkąty podobne. To znaczy dorysować sobie coś, żeby znaleźć trójkąty podobne. To też jest bardzo popularny motyw w tych zadaniach maturalnych, zwłaszcza y, z dowodów w planimetrii, że musisz sobie coś dorysować na tej figurze, y, coś wewnątrz tej figury albo coś nawet na zewnątrz tej figury. Czasami w zadaniu, w którym nie ma nic mowy o okręgu, musisz sobie dorysować jakiś okrąg, który jest na przykład opisany na danej figurze albo wpisany w daną figurę. Bardzo często właśnie pojawia się to, że analizujesz inne figury, niż tak naprawdę są podane w zadaniu. Albo czasami masz zadanie o czworokącie, a ty go sobie przekątną dzielisz na dwa trójkąty i analizujesz osobno te trójkąty, bo wtedy jest łatwiej, bo masz na przykład wtedy więcej narzędzi do, do pracy na figurze, którą sobie znalazłeś. Więc my tutaj sobie dorysujemy coś faktycznie, w jaki sposób dorysujemy tu sobie dwusieczną tego kąta, który jest 2 alfa oznaczony, więc będę miała tutaj alfa i alfa, tutaj mam dodatkowo jakiś punkt d, no i w takim razie tutaj mi powstaje trójkąt równoramienny, dlatego że mam tutaj kąt alfa i kąt alfa. Czyli trójkąt ABD jest równoramienny, a więc ma też równe ramiona, tak? Ma tutaj dług, odcinek AB, będzie tej samej długości, co odcinek BD, oznaczę go przez X. Więc ten odcinek BC podzieliłam sobie na dwie części, ten będzie X, no to ten niech będzie tutaj A minus X. No i teraz popatrz na ten trójkąt ABD. Skoro mam tutaj dwa kąty oznaczone, to ten trzeci kąt też sobie mogę oznaczyć w zależności od miary alfa. To będzie po prostu 180 2 alfa, a więc tutaj... Ten kąt, który nam to dopełnia, do kąta półpełnego, mam tu dwa kąty przyległe, więc ten kąt to będzie po prostu 2 alfa, tak? I teraz zobacz, co nam tutaj powstało. Mam taki trójkąt, który ma kąty o mierze alfa, 2 alfa, no i ten tutaj, no i to będzie w takim razie 180 minus 3 alfa, i mam trójkąt tutaj, który też ma kąty alfa. 2 alfa, no i ten wspólny jest do tego trójkąta ABC i też ma miarę właśnie 180 minus 3 alfa. A więc dostaliśmy dwa trójkąty, ten jeden duży ABC i ten nowy taki, który powstał nam przy, tym, przy tej dwusiecznej AD, trójkąt ADC. Trójkąty, które są w takim razie do siebie podobne. Z cechy kąt, kąt, kąt. To jest właśnie y, siła tej pracy na kontach, że możesz sobie tutaj czasami coś poprowadzić i dostać właśnie figury podobne. Nie masz tu żadnych informacji o pewnych proporcjach boków, ale na kontach sobie możemy to poustawiać. Więc układamy proporcje, weźmy sobie ten większy trójkąt, najpierw trójkąt BC. no i weźmy jakąś dowolną proporcję, na przykład AC do BC, czyli patrz na kąt, naprzeciwko jakiego kąta najlepiej leży dany bok. AC leży naprzeciwko kąta alfa przez BC, który leży naprzeciwko kąta 2 alfa. Czyli naprzeciwko kąta alfa przez naprzeciwko kąta 2 alfa i w tym drugim trójkącie musisz zrobić w takim razie dokładnie to samo. Naprzeciwko kąta alfa to będzie CD, przez naprzeciwko kąta 2 alfa to będzie AC. No i możemy to podpisać tymi naszymi oznaczeniami, żeby było łatwiej, czyli AC to będzie B, BC to będzie w całości a, CD to jest A minus X i AC to będzie znowu B. No i mamy w takim razie jakąś jedną proporcję, ale widzisz, że z tego na pewno nie wyjdzie nam to, co tutaj jest, chociażby z tego powodu, że dostała nam się tutaj ta dodatkowa literka, którą wprowadziliśmy, długość tutaj tego boku BD, a w tym tutaj równaniu pojawiają się tylko i wyłącznie długości AB i C, więc X na pewno musimy wyeliminować, czyli układamy jeszcze jakąś inną proporcję, taką, żeby na pewno zawierała X. -a. W takim razie z dużego trójkąta możemy sobie wziąć na przykład AC do AB, czyli naprzeciwko kąta alfa do naprzeciwko kąta 180 minus 3 alfa, no i w drugim trójkącie bierzemy to samo, czyli naprzeciwko kąta alfa, a więc CD, do naprzeciwko kąta 180 minus 3 alfa, a więc do AD, i tu właśnie mamy też tego x, znowu zresztą tu po prawej stronie mamy i w liczniku, i w mianowniku x, czyli tu będzie AC, a więc B, do AB, a więc C, no i tu mamy z małego trójkąta CD, czyli A minus X, do AD, czyli do X. Przekształcamy sobie te dwa równania na Lepiej tu właśnie pomnożyć na krzyż. Mamy b kwadrat równy a kwadrat minus ax, a stąd mamy bx równe ac minus cx. No i co teraz? Proponowałabym wyznaczyć sobie x -y, albo w jednym przynajmniej i podstawić do drugiego, albo w obu wyznaczać x -y i przyrównać to sobie do siebie, dlatego że my tego x nie chcemy. My chcemy w tym równaniu mieć tylko a, b i c, więc x nie chcemy, więc jakby x'a próbujemy się tutaj pozbyć, więc wyznaczamy tego x wszystko, co z x na jedną stronę. W pierwszym równaniu wyjdzie mi x równe a, a kwadrat minus b kwadrat przez a. Natomiast w drugim równaniu nawet nie muszę tego dzielić przez te b plus c, bo mogę sobie po prostu teraz w to miejsce podstawić dokładnie tutaj to wyrażenie. Ale tu sobie wyciągnęłam to przed nawias. No i mam w takim razie właśnie a kwadrat minus b kwadrat przez a razy b plus c. Równa się a plus c. No i masz już właśnie równanie tylko i wyłącznie na długościach boków ABC Zgubił nam się ten x, który wprowadziliśmy jakby dodatkowo jako pewien odcinek, który tu w poleceniu nie występował. No to przemnożymy przez A, żeby się pozbyć mianownika. Tu niestety dostajemy mnożenie dwóch nawiasów, no ale myślę, że nie jest to problem. Przemnożamy sobie każdy z każdym i patrzymy, że skraca nam się tutaj jeden element, a kwadrat C nam się skraca i bardzo dobrze, dlatego że dostaniemy teraz wersję taką. Tutaj to B kwadrat C już sobie przerzucę na drugą stronę, chociaż jeśli tego jeszcze nie widzisz, po co to przerzucam, to możesz to na razie zostawić po lewej. W każdym razie widać, że mamy tutaj jedną potęgę za dużo, dlatego że w tym równaniu tutaj mamy kwadrat, kwadrat i odcinek razy odcinek, czyli też taką um, długość, która wyraziłaby się w jednostkach kwadratowych. E, a tutaj mamy wszędzie jakby potęgę trzecią, tak? Czyli tu masz a kwadrat razy jeszcze jakąś potęgę pierwszą, czyli generalnie masz jakby trzy jednostki ze sobą przemnożone. Wszędzie jest tego za dużo i wszędzie możemy też podzielić przez b, e, więc tak robimy i dostajemy wprost to, co tutaj, że mamy właśnie bc kwadrat minus ac kwadrat jest równe ab razy ac, no i to nam kończy dowód. Czyli widzisz, że tutaj nie było żadnego rozbijania na przypadki. Ten sposób jest może trochę łatwiejszy obliczeniowo. Nie wiem, raz układamy jakieś dwie proporcje i potem już wystarczy tylko to poprzekształcać. Żadnych obliczeń tu nie ma, żadne liczby się też nie pojawiają i nie ma właśnie żadnych dodatkowych przypadków. Natomiast na pewno sama koncepcja jest trudniejsza, bo trzeba wpaść na to w ogóle, co tutaj zrobić, gdzie to dorysować, dlaczego akurat ta dwusieczna, co nam tu daje. Tego tak na oko nie widać, że tu będą trójkąty podobne. W tej pierwszej wersji, w tym pierwszym sposobie, który Ci pokazałam, stwierdzeniem sinusów i kosinusów, jest to takie bardziej oczywiste, co się dzieje. Nie ma tam żadnych wydumanych koncepcji, po prostu stosujesz dwa wzory, tyle, że potem robią się jakieś takie obliczenia konkretniejsze, dostajesz w ogóle dwa przypadki i musisz się orientować, co z tymi dwoma przypadkami zrobić. Warto, żebyś dobrze zrozumiał oba te sposoby, żebyś właśnie potrafił sobie wymyślać na miejscu, jak masz taki dowód z planimetrii na Twoim egzaminie, żebyś potrafił sobie wymyślać właśnie, jaką drogą w ogóle możesz iść, Żebyś miał jak najwięcej pomysłów w głowie na tego typu zadania. Zadanie siódme. Udowodnij, że dla dowolnego kąta alfa, należącego do przedziału obustronnie otwartego od 0 do pi 2 prawdziwa jest nierówność sinus pi 12 minus alfa razy cosinus pi 12 plus alfa jest mniejsze od 1 czwartej. Mamy tutaj jakąś nierówność trigonometryczną i mamy po pierwsze dwie różne funkcje, po drugie dwa różne kąty. Przy czym widać, że te kąty mają ze sobą coś wspólnego. Mają taki podobny wygląd, więc jakoś to się ze sobą będzie łączyć. Musimy coś poprzekształcać, żeby doprowadzić do sytuacji no najlepiej wspólnego kąta, żeby nawet jeżeli będzie tam kilka funkcji trygonometrycznych, to żeby był jeden wspólny kąt, to niech będzie jakaś podstawa. Co z tym w takim razie można zrobić? Znajdźmy sobie wzory w tablicach, które nam coś pomogą. Masz tutaj wzory na sumę, różnicę i iloczyny funkcji trygonometrycznych. I masz y, popatrz z tej strony sinus razy sinus cosinus razy cosinus, albo sinus alfa razy cosinus beta. I właśnie ten wzorek nas będzie interesował, bo masz y, sinus jakiegoś kąta i kosinus jakiegoś innego kąta, czyli dokładnie tak, jak mamy tutaj. Czyli możemy zastosować sobie tutaj ten wzór i będzie w takim razie jedna druga razy sinus sumy tych kątów plus sinus różnicy tych kątów. A więc jedna druga sinus pi 12 minus alfa plus Pi12 plus alfa plus sinus i teraz odejmujesz te kąty, czyli Pi12 minus alfa, odjąć to, a więc zmieniasz tu znaki, czyli odjąć Pi12, odjąć alfa. No i porządkujesz to, co jest tu w środku. Tu nam się skracają alfy, y, czyli minus alfa plus alfa pójdzie, mamy w takim razie 2 Pi12, a tutaj skracają nam się dla odmiany te y, kąty konkretne. Pi12 nam się skraca i mamy w takim razie minus 2 alfa. Teraz no, pozwolę sobie tego ułamka tutaj, razy dwa to zrobimy. Tu mamy w takim razie 2 dwunaste, a więc 1 szósta. A tutaj możemy sobie ten minus tak brzydko mówiąc wyciągnąć przed sinusa, bo sinus jest funkcją nieparzystą, więc jeżeli masz sinus minus jakiegoś kąta, to możesz powiedzieć, że jest to tyle samo co minus sinus tego kąta, ale już z wartością dodatnią. No i mamy tu coś takiego. Mamy tu dwie funkcje od różnych kątów, ale zauważ, że to jest kąt, który jest jakimś konkretnym kątem, który znajdziemy tu w tabelce. To jest sinus kąta pi szóstych, czyli sinus 30 stopni, a więc znajdujemy w tabelce jest to równe jedna druga, czyli tu zamiast tego wpisujemy jedna druga, mamy minus, sinus 2 alfa jest mniejsze od jednej drugiej. I zobacz, jak już mamy prosto, jedna druga nam się w ogóle skraca, mamy minus, sinus 2 alfa jest mniejsza od zera i teraz y, dzielimy przez minus 1, pamiętaj, że zmieniamy wtedy zwrot nierówności. Jak nie zmienisz, to ci nie wyjdzie. Tutaj co prawda jest to zadanie udowodnij, że, więc musi ci wyjść, więc jak ci nie wyjdzie, to będziesz wiedział, że na pewno jest coś źle ale pamiętaj właśnie o tym, e, zmieniasz tutaj zwrot nierówności, masz sinus 2 alfa większe od zera i tego kąta 2 alfa nie rozbijaj, bo jest oczywiście wzór na sinus 2 alfa, ale to Ci bardziej skomplikuje sytuację, bo będziesz miał wtedy kąt alfa, czyli taki bazowy, taki jak tutaj jest w poleceniu, ale za to będziesz miał dwie funkcje i wtedy z tego już za bardzo nie wyjdziesz. Najlepszą sytuacją jest, jeżeli masz jedną funkcję od absolutnie dowolnego kąta, czyli właśnie tak jak tu, masz sinus od jakiegoś tam kąta i nie przejmujesz się tym, co to jest za kąt, jakie tu masz współczynniki, czy tu masz coś dodane, odjęte do tego kąta, po prostu masz sinus jakiegoś tam kąta. I teraz otwierasz sobie tablicę, albo rysujesz sobie sam ten wykresik, no i patrzysz, kiedy sinus jakiegoś kąta dowolnego zupełnie, będzie większy od zera. No i wychodzi nam na to, że tutaj, tak? Patrzymy na ten cykl od 0 do 2 pi. Co prawda tutaj masz w poleceniu, że kąt alfa należy od 0 do pi drugich, ale właśnie przez to, że masz tutaj jakąś zmianę, obojętnie jaką, właśnie, czy to jest jakiś współczynnik, czy to jest jakieś dodane, odjęte tutaj do tego kąta, coś jeżeli masz tu właśnie jakąś zmianę, to najpierw patrz na y, cały okres od 0 do 2pi. I zaznacz tu odpowiedź w postaci tej takiej okresowej, czyli te plus 2 kapi, a potem dopiero jak zajdziemy na kąt faktycznie taki bazowy, jak to jest w poleceniu, to pozbędziemy się tej okresowości, bo czasami to bardzo dużo zmienia. Możesz zrobić faktycznie źle zadanie, jeżeli będziesz patrzał tylko na ten przedział, który jest podany w poleceniu i nie uwzględnisz wtedy tej okresowości z racji tej zmiany przy kącie. Czyli tu mamy generalnie sinus, tak ogólnie sinus jakiegoś kąta x jest większy od zera, jeśli... Ten kąt należy do przedziału od 0 do pi, czyli biorąc pod uwagę okresowość sinusa, kąt, takich jak mamy podane, obojętnie co tu jest napisane, czyli kąt będzie należał do przedziału od 0 plus 2kpi, a więc po prostu 2 pi, do pi plus 2 pi czyli tutaj, teraz dzielisz to na dwa, oczywiście zaznaczasz, że k należy do zbioru liczb całkowitych, dzielisz to na dwa, robisz po prostu takie przekształcenia, żeby odkręcić to, co tutaj jest, czyli jeśli masz coś dodane, to po prostu od każdego tego konta odejmujesz odpowiednią liczbę, natomiast jeżeli masz przez coś pomnożone, no to dzielisz, tak, czyli dzielę tu przez dwa i wychodzi mi, że alfa należy do 2KPi przez 2 kapi przez 2a, więc kpi, pi przez 2a, więc pi drugich, plus kpi, i to jest y, odpowiedź taka ogólna, że ta nierówność zachodzi dla takiego kąta, czyli dla każdego takiego przedziału od 0 do pi drugich i przesuwasz się co pi. Zauważ, że właśnie to, że tu był kąt 2 alfa, spowodował, że jak dochodzimy do rozwiązania, to nasza okresowość będzie wyglądała plus kapi. A nie tak jak zazwyczaj przez sinusie plus 2 kapi. Właśnie ta okresowość dużo zmienia. Dlatego musisz najpierw pracować na y, odpowiedziach jakby z okresowością, a dopiero potem z tej okresowości, jak już masz porozkładany, to na faktycznie ten kąt bazowy, dopiero na tym etapie możesz z tej okresowości zrezygnować. No tutaj masz udowodnić, że dla dowolnego kąta alfa od 0 do pi drugich prawdziwa jest nierówność, czyli jak wstawimy tutaj k równe 0, to będziemy mieć faktycznie 0 do. Pi drugich, bo to nam się wykasuje, czyli mamy nierówność prawdziwe dla alfa należącego od 0 do pi drugich. Zadanie ósme, tym razem dowód algebraiczny. Wykaż, że równanie x do ósmej plus x kwadrat równe 2x do czwartej plus x minus 1 ma tylko jedno rozwiązanie rzeczywiste, x równe 1. Mamy tu do rozpracowania coś takiego. Pierwsze, co bym zrobiła, to właśnie przeliczyć to, przemnożyć, uporządkować wszystko na lewą stronę. Możemy to sobie uporządkować od najwyższej potęgi do najniższej, no i teraz masz na to na pewno kilka możliwości. Jedną z możliwości, którą polecam ci zobaczyć, przećwiczyć, sprawdzić sobie samemu na kartce, jak to wyjdzie, będzie potraktowanie tego po prostu jako funkcji. Czyli piszesz wtedy f od x równe, coś takiego, i badasz przebieg zmienności tej funkcji, i wiesz, że ta funkcja będzie miało w takim razie tylko jedno miejsce zerowe i to miejsce zerowe będzie jedynką. Czyli musiałbyś policzyć pochodną, zbadać przebieg zmienności, zobaczyć jakie są minima i wtedy wyjdzie Ci, że jedynie jeden raz wykres tej funkcji styka się z osią x i będzie to akurat w punkcie x równe 1. Polecam Ci sprawdzić w ten sposób, przećwiczyć dla treningu przed maturą. Możesz też zrobić to inaczej. Masz tutaj oczywiście jakieś wyrażenia algebraiczne i możesz zastosować sobie wzory rozkróconego mnożenia do tego. Tylko trzeba się będzie z tym nagimnastykować. No i z tym jest trochę problem, bo zazwyczaj nam się takie równania do udowodnienia kojarzą z tym, albo nierówności ewentualnie też, zazwyczaj nam się to kojarzy z tym, że my musimy tu doprowadzić to do jakiegoś iloczynu, że masz nawias razy nawias razy nawias. Ewentualnie jak są nierówności i masz wykazać, że coś jest większe lub równe od zera, no to ewentualnie może być jakiś nawias kwadrat plus nawias kwadrat plus liczba. Natomiast tu masz równanie do wykazania i to już w ogóle nam się kojarzy właśnie z sytuacją, że musisz to doprowadzić prowadzić do postaci iloczynowej i wtedy znaleźć właśnie miejsca zerowe na podstawie tej postaci iloczynowej. Oczywiście, jeśli masz podane konkretne miejsce zerowe, możesz to próbować rozbijać e, na przykład schematem Hornera i zobaczyć, co będzie dalej. No jednokrotnie, jak tutaj podstawisz e, miejsce zerowe x równe 1, no to tym schematem Hornera zejdziesz na postać x 1 razy i będziesz miał tam wielomian stopnia siódmego. To też jest jakieś rozwiązanie i też możesz spróbować, co z tego wyjdzie. E, porównać sobie wtedy sposób z podejściem jak do funkcji, sposób z Rozbijaniem na przykład za pomocą schematu Hornera i to, co ja Ci tu pokażę, i zobaczysz, który jest dla Ciebie najłatwiejszy, w którym jest najmniej roboty, albo nawet może więcej roboty, ale za to ta robota jest taka bardziej dla Ciebie zrozumiała. Więc możesz spróbować to sobie rozbijać. Przy czym, no właśnie, potem będziesz miał x do 7 i jakoś będziesz musiał wykazać, że to x do 7, jeżeli ma jakieś ewentualnie jeszcze miejsce zerowe, to tylko jedynki. Ja tutaj zrobię trochę inaczej, zastosuję faktycznie wzory skróconego mnożenia, ale pamiętaj, że właśnie nie musisz rozbijać tego tylko i wyłącznie na iloczyn. Rozbijemy to tutaj na sumę. Biorę ten pierwszy wyraz x do 8 i ustawiam to jako moje a kwadrat, czyli będzie x do 4. Kwadrat. A więc moje a to jest x do czwartej, czyli tutaj dalej będę miała minus 2ab, a więc minus 2x do czwartej, no i żeby mi wyszło dokładnie tyle co tu, no to muszę tu wpisać jeszcze razy 1, czyli moim b jest 1, a więc dopiszę tutaj jeszcze plus 1 kwadrat. No i teraz pozbyłam się tego, pozbyłam się tego i pozbyłam się części tego. No i tu już całkiem ładnie wychodzi, tak? Dostaje mi kolejny element x kwadrat, więc to będzie moje kolejne a kwadrat, czyli minus 2ab to będzie minus 2 razy x razy 1, żeby do tego dorównać. No i żeby mi doszło jeszcze plus b kwadrat, to wpisuję jeszcze plus 1 kwadrat. No i sprawdzaj zawsze, czy ci wszystko tutaj pasuje. Masz x do ósmej, minus 2x do czwartej. Plus x kwadrat, minus 2x, a tu masz plus 1 i plus 1, a więc plus 2. Czasami trzeba jeszcze tu coś dopisać, żeby się zgadzało ze wszystkimi tutaj elementami tego, y, tego wyrażenia. No, równa się 0, zostawiamy. No i dostajemy taką postać. Mamy w takim razie x do czwartej minus 1 kwadrat plus x minus 1 kwadrat. No ale co z tym zrobić, jak to nie jest nierówność do wykazania, że ja mam pokazać, że to jest większe lub równe od 0 i powiem, kwadrat pasuje, kwadrat pasuje, suma kwadratów pasuje. To jest równanie, ale zauważ, że masz tu właśnie postać coś kwadrat plus coś kwadrat. I jakby naturalnie już wiesz, bo, bo to jest dla ciebie, myślę, że rzeczywiste, że właśnie to jest na pewno większe lub równe od zera, i to też jest większe lub równe od zera. Więc co musi się stać, żeby taka suma była równa zero? No musisz jedynie dostać sytuację sytuacji 0 kwadrat plus 0 kwadrat. Innej opcji nie ma, bo tutaj jakby liczby ujemnej nie dostaniesz, żeby zrobić liczba ujemna plus liczba dodatnia równa się 0, żeby to były liczby przeciwne. Jedyna opcja, żeby to były liczby przeciwne to jest 0 i jest przeciwne do 0, czyli dostajemy w sumie 0. Więc musimy zapisać, że x do czwartej minus 1 jest 0 i jednocześnie x minus 1 jest 0, czyli tutaj pasuje, że tu jest x równe 1. Natomiast to sobie rozbijemy ze wzoru skróconego mnożenia też x kwadrat minus 1, x kwadrat plus 1. Czyli tutaj otrzymamy znowu rozbicie na x minus 1, x plus 1 i tu x kwadrat plus 1 tego nie rozbijemy. Czyli z tej, y, z tej części tutaj mamy x równe 1 lub x równe minus 1, bo tu brak rozwiązań. I jednocześnie druga część musi zachodzić, czyli x jest równe 1, a więc masz do wyboru 1 lub minus 1. Ale jednocześnie ma to być tylko i wyłącznie jedynka, a więc odpowiedź jest x jest równa 1, a więc mamy faktycznie udowodnione, że tylko i wyłącznie jedynka tutaj pasuje. Taki sposób, gdzie y, trudnych obliczeń nie ma, natomiast trochę koncepcji tutaj wchodzi. Y, po układaniu tego, mam nadzieję, że nie było jakieś specjalnie trudne, bo znasz takie podobne sposoby z, z udowadniania nierówności do zera, natomiast tu potem przejście właśnie z tego, że to oba, obie te części muszą być jednocześnie równe zero, to jest takie trochę mniej spotykane w tych dowodach i warto na to zwrócić uwagę, ale polecam Ci jeszcze właśnie zrobić to innymi sposobami, o których wspominałam wcześniej, dla przećwiczenia i dla no, głębszego zastanowienia się po prostu nad tego typu zadaniami, bo to na pewno Ci się przyda do Twojego egzaminu maturalnego. Zadanie dziewiąte. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych ośmiocyfrowych, w których w zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry ze zbioru 0, 1, 3, 5, 7, 9, losujemy jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma cyfr wylosowanej liczby jest równa 3 bardzo ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że wśród tego zestawu sześciu cyfr, które mamy podane, występuje zero. Bo zero, pamiętaj, w żadnej liczbie nie może występować na pierwszym miejscu, no bo wtedy jakby kasuje nam to miejsce. Możesz napisać 0, 100, ale to wtedy nie jest liczba czterocyfrowa, tylko liczba trzycyfrowa. Więc na pierwszym miejscu zero nie może występować, o tym musisz pamiętać. No i teraz na ile sposobów możemy w takim razie wylosować jakąś liczbę sześciocyfrową? Masz tu napisane, że w zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry ze zbioru. No i i nie ma żadnych dodatkowych warunków, że na przykład mają się nie powtarzać. Zresztą, no jak masz ośmiocyfrowe, no to muszą się powtarzać, bo masz tylko sześć do wyboru. Czyli moc zbioru omega, a więc ilość wszystkich takich liczb y, ośmiocyfrowych, które możemy ułożyć, no to będzie na pierwszym miejscu, pamiętaj, że właśnie nie może być zero, więc na pierwszym miejscu masz do dyspozycji pięć różnych cyfr, natomiast na wszystkich kolejnych już może być dowolnie, czyli już wybierasz spośród sześciu na każdym innym miejscu. Możesz to oczywiście zapisać skrótowo. Y, tu rozpisuję tak, żebyś widział, jakby, jakby jaki jest sposób wymyślić. Tego, co tutaj się będzie działo, jakie działanie. W każdym razie 5 razy 6 do 7. No i teraz oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma cyfr wylosowanej liczby jest równa 3. I teraz musisz wymyśleć sobie, jakie masz na to opcje. Suma cyfr ma być równa 3, więc na ile sposobów możesz to zrobić? No, na pewno możesz mieć jedną trójkę i resztę same zera. No i ta trójka wtedy oczywiście musi stać na pierwszym miejscu. Nie możesz jej postawić na żadnym innym, bo wtedy na pierwszym miejscu stałoby 0. A to już nie jest liczba ośmiocyfrowa, czyli jest tylko jedna opcja, że masz po prostu trójkę, a potem za nią 7 zer. Możesz to jeszcze potem inaczej rozbić. No sumę 3 możesz też uzyskać e, z postaci 2 plus 1, ale dwójki tu nigdzie nie masz do wykorzystania, więc jakby opcja 2 plus 1 i potem plus same zera, nas nie interesuje, możesz wykorzystać tylko już jedynki, a więc dalej będą trzy jedynki i reszta to są same zera. Pamiętaj, dwójki tu nie ma, więc jakby. Mamy 3 plus same zera, 2 plus 1 plus same zera nas nie interesuje, więc 1 plus 1 plus 1 plus same zera nas interesują. No i teraz, na ile sposobów możesz wybrać taką liczbę, gdzie masz 3 jedynki? To już jest trochę więcej możliwości. Bo, jak masz taką liczbę ośmiocyfrową, no to oczywiście na pierwszym miejscu musisz postawić coś, co nie jest zerowe, a więc na jeden sposób możesz wybrać. Na jeden sposób możesz wybrać, bo stawiasz tam po prostu jedynkę i tyle. No a tutaj masz jeszcze siedem miejsc i z tych siedmiu miejsc wybierasz dwa miejsca i na te dwa miejsca wstawiasz jedynkę. A pozostałe miejsca już uzupełniasz zerami. Czyli tutaj będziemy mieli tak naprawdę 1 razy 7 po 2, dlatego że z siedmiu miejsc wybierasz 2 miejsca. Robię to symbolem Newtona, bo kolejność zupełnie tu nie ma znaczenia. Bierzesz po prostu 2 i na te dwa miejsca wstawiasz dwie takie same jedynki. Możesz też zrobić to opcją 7 razy 6, czyli na jakby jedno miejsce wybieram na 7 sposobów, kolejne miejsce wybieram na 6 sposobów, ale wtedy musisz to podzielić na 2, bo te miejsca nie mają między sobą kolejności w ogóle. Ta kolejność. Nie ma znaczenia. Tak czy tak wyjdzie ci ten sam wynik? Tutaj możemy to rozpisać. 7 po 2 to będzie w takim razie 7 silnia przez 2 silnia razy 7 minus 2, a więc 5 silnia. Silnie sobie rozpisujemy, to znaczy tą wyższą silnię rozpisujesz jako tą niższą, a więc 7 silnia zapiszesz jako 5 silnia i jeszcze razy 6 razy 7. No bo n silnia to jest pomnóż wszystkie liczby naturalne od 1 aż do n, czyli tutaj masz pomnóż od 1 do 7. A więc tu masz pomnóż od 1 do 5 i jeszcze razy 6 i razy 7. E, rozpisujemy to tak, żeby nam się te silnie tutaj skróciły. No i widzisz, to jest to, co mówiłam przedtem, że 7 razy 6 dzielone na 2. E, może też być tak, tylko musisz właśnie pamiętać o tym przy tym sposobie, że masz to podzielić na, e, no, w tym przypadku 2, a tak ogólnie mówiąc na... E, n silnia, gdzie n jest tą ilością miejsc, które tutaj wybierasz. Jakbyś wybierał trzy miejsca, to by było 7 razy 6 razy 5 i dzielone by było na trzy silnia. O tym czasem niektóre osoby zapominają. Że to zawsze działa i tu nie musisz już o niczym dodatkowym pamiętać. Po prostu to rozpisujesz według tego symbolu Newtona, według tych silni. Natomiast to też w dobry sposób też będzie absolutnie uznane, tylko musisz pamiętać o tej stracie kolejności potem. Czyli no tu jeszcze sobie skrócimy. Mamy 3, plus, 3 razy 7, 21 plus 1 to będzie 22. No i przechodzimy do liczenia Prawdopodobieństwo, bo to już jest wszystko tutaj. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zbioru A przez moc zbioru omega, czyli u nas 22 przez ta tutaj piękna liczba. Skrócimy to sobie, bo widać, że można na pewno na 2, bo masz parzyste w liczniku i w mianowniku, więc mamy 11 przez. No i jako, że to jest liczba pierwsza, to jeszcze tylko sprawdź, czy to się dzieli przez 11, czy w sensie, czy da się to jeszcze skrócić. Nie dzieli się przez 11, więc to jest najprostsza możliwa forma odpowiedzi w tym zadaniu dziewiątym. Zadanie dziesiąte. Dany jest rosnący ciąg geometryczny A, A, Q, kwadrat, którego wszystkie wyrazy i iloraz są liczbami całkowitymi, nieparzystymi. Jeśli największy wyraz ciągu zmniejszymy o 4, to otrzymamy ciąg arytmetyczny, oblicz wyraz A, tego ciągu. No uprzejmie z ich strony, że w ogóle tutaj zrobili A, A, Q, A, kwadrat, bo masz jakby narzuconą postać tego ciągu geometrycznego. W sensie masz narzucone, w jaki sposób ten ciąg geometryczny masz opisać. Bo mogli równie dobrze podać, że masz dane trzy wyrazy ciągu geometrycznego. Geometrycznego, trzy wyrazy, które są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wtedy sam musisz jakoś sobie wymyślić i możesz zastosować tak, jak tutaj oni zaproponowali, ale mógłbyś też ewentualnie zapisać zależność między trzema sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego, ale wtedy y, byłoby nam trudniej w tym zadaniu, też byś na pewno do tego wszystkiego doszedł, ale byłoby trochę więcej obliczeń. Więc tutaj zakładamy, że to jest rosnący ciąg geometryczny. Pamiętaj, rosnący, zapisali tutaj rosnący. I do tego mamy drugą część. Jeżeli największy wyraz zmniejszymy o 4, to otrzymamy ciąg arytmetyczny, czyli mamy a, aq, aq kwadrat minus 4. Największy, czyli ten trzeci, dlatego że jest to ciąg rosnący. Zwracaj uwagę na takie szczegóły. Nie jest napisane, że trzeci wyraz ciągu, tylko że największy. Gdyby ciąg był malejący, to największym byłby oczywiście pierwszy wyraz ciągu. Co tu jeszcze mamy, że... Wyra wszystkie wyrazy i iloraz są liczbami całkowitymi nieparzystymi, czyli no, pierwszy wyraz jest liczbą całkowitą nieparzystą i iloraz też jest liczbą całkowitą nieparzystą. No to co tu możemy zrobić? Mamy w takim razie ciąg arytmetyczny opisany za pomocą dwóch tutaj e, zmiennych. E, no i mamy trzy wyrazy tego ciągu arytmetycznego. Nie będziemy tutaj dokładać e, nic z tego wzorku, dlatego że m, pojawiłoby nam się jeszcze r dodatkowo, więc jeszcze dodatkowa literka, czyli nie, nie za bardzo. Raczej zastosujemy ten wzór. Na zależność między trzema sąsiednimi wyrazami ciągu, a więc napiszemy, że wyraz środkowy jest średnią arytmetyczną swoich dwóch sąsiadów, czyli a plus a ku kwadrat minus 4 na 2. Możemy to teraz troszeczkę poupraszczać i dostaniemy takie oto równanie. I teraz tutaj y, troszeczkę inne podejście, bo zazwyczaj robimy tak, że przerzucamy wszystko na jedną stronę i mamy jakieś równanie, no ale tutaj masz dwie niewiadome nadal i na razie za bardzo nie widać, skąd by można jeszcze wziąć jakieś równanie czy jakąś zależność, y, żeby mieć dwa równania i układ dwóch równań. Więc tu zrobimy trochę inaczej: przerzucimy sobie po prostu wszystkie y, zmienne na jedną stronę, natomiast liczbę zostawimy na drugiej stronie. Masz tu jeszcze informację o tym, że to są liczby całkowite nieparzyste. Więc to jest dodatkowa informacja, która nie daje ci, co prawda, żadnego równania, ale daje ci pewną własność na tych liczbach. Wyciągnijmy tu sobie minus A przed nawias z tego i dostajemy w takim razie q kwadrat, bo tu minus a się straciło, q kwadrat minus 2q, jak z tego wyciągniemy minus a i jeszcze plus 1. No tu nam się oczywiście ładnie zwija we wzór skróconego mnożenia. Mamy a razy q minus 1 kwadrat jest równe 4. I teraz właśnie przyda nam się ta informacja, która nie jest y, y, żadnym równaniem, ale dostaliśmy tutaj iloczyn równa się 4. I wiemy, że obie te liczby muszą być całkowite. Tu masz liczbę całkowitą, i tu też masz liczbę q jest całkowite, więc jakby całe to wyrażenie, tutaj q minus 1 kwadrat również będzie całkowite. Czyli jakie liczby tu możesz podstawić w miejsce a i w miejsce q minus 1 kwadrat, żeby wynik wyszedł 4? Mnożysz całkowitą przez całkowitą, więc możesz dostać albo 1 razy 4, albo 2 razy 2, albo 4 razy 1. Opcje ujemne, typu minus 1 razy minus 4, odpadają, bo tutaj masz q minus 1 kwadrat. Więc tu musisz dostać coś nieujemnego. Więc nie robimy opcji minus razy minus, bo to nam w ogóle, to drugie równanie by nam nie pasowało do tego, że tu nam miałaby wyjść liczba ujemna. Czyli mamy trzy takie opcje, no i to już są konkretne rozwiązania. Do tego jeszcze dołożymy, że te liczby a i q, obydwie mają być nieparzyste, więc odpada nam ta opcja w całości, z racji tego, że a jest równe 2. No i ta opcja też nam odpada w całości, z racji tego, że a jest równe 4. Więc zostaje nam jedynie, że a jest równe 1 i q minus 1 kwadrat jest równe 4. No to skoro coś kwadrat jest równe 4, to znaczy, że to coś ma być równe 2 lub to coś ma być równe minus 2. Przerzucamy sobie jedynkę i dostajemy, że Q jest równe 3 lub Q jest równe minus 1. Ale ciąg ma być rosnący, więc Q ujemne w ogóle nas nie interesuje, e, dlatego że wtedy dostalibyśmy ciąg naprzemienny, a więc mamy, że Q jest równe 3. Oblicz wyraz AQ tego ciągu, czyli mnożymy to, co nam wyszło. AQ to jest 1 razy 3, a więc 3, no i mamy w takim razie odpowiedź w zadaniu 10. Zadanie 11. Dany jest nieskończony ciąg okręgów O n o równaniach x kwadrat plus y równe 2 do 11 minus n, gdzie n jest większe lub równe 1. Niech PK będzie pierścieniem ograniczonym zewnętrznym okręgiem O2K minus 1 i wewnętrznym okręgiem O2K. Oblicz sumę pól wszystkich pierścieni PK, gdzie k jest większe lub równe od 1. Zadanie może się wydawać skomplikowane, ale jak tylko rozkminisz, o co chodzi z tymi pierścieniami, które te są okręgi, to zobaczysz, że zadanko jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Zresztą wiele punktów tu w tym zadaniu nie ma, więc nie może być jakiejś tragedii. O co chodzi? Masz nieskończony ciąg okręgów i ja tu już od razu porobię te pierścienie za chwilę wyjaśnię tu o co chodzi z tymi e, kolejnymi pierścieniami masz tu po prostu jeden okrąg wewnątrz kolejny okrąg wewnątrz kolejny okrąg kolejny i tak w nieskończoność co chwilę masz jakieś okręgi. No to rozpracujmy jakie te okręgi mają parametry. Masz takie równanie okręgu. Na razie nie patrz na to, że tam są jakieś ciągi n i tak dalej. Masz po prostu równanie okręgu, więc zobacz jak to wygląda ze wzorem. Masz x kwadrat y kwadrat, czyli u nas środek okręgu będzie miał współrzędne 0,0. Całe szczęście będzie się dobrze liczyć. Natomiast tu masz r kwadrat, a więc promień to będzie pierwiastek z tego. No i możesz ten pierwiastek wsadzić tutaj na tą dwójkę, to nie ma problemu. Czy zrobisz najpierw pierwiastek, a potem potęgę, czy odwrotnie najpierw potęgę, a potem pierwiastek, to bez znaczenia. Możesz zapisać odwrotnie, w odwrotnej kolejności będzie to samo. Więc mamy w takim razie okręgi, wszystkie mają środki 0,0 i promienie wyglądają w ten sposób. Czyli masz ciąg takich okręgów. I no to wyznaczmy konkretnie te okręgi. Jakie one przykładowo są? Pierwsze kilka wyrazów wyznaczmy. Zawsze środek jest ten sam, a promienie będą po kolei. Promień pierwszy to będzie pierwiastek z dwóch do potęgi 10, bo będzie 11 minus 1. Promień drugi to będzie pierwiastek z dwóch do potęgi 11 minus 2, a więc do dziewiątej. Potem mamy 11 minus 3, a więc do ósmej, 11 minus 4, a więc do siódmej. Nie podnoszę tego do potęgi. Nie liczę, ile to dokładnie jest, bo to nie ma naprawdę znaczenia szkoda czasu i miejsca na więc mam po prostu ciąg okręgów takich, no środek jest zawsze ten sam. Jakby ten środek tu nie ma znaczenia, bo on się nam do niczego nie przyda. Nie będziemy tu żadnych wzorów z geometrii analitycznej tak naprawdę wstawiać. Um, tylko wyciągnęliśmy z tego równania okręgu to, że promienie układają się nam w taki konkretnie ciąg. Czyli masz tu właśnie promień pierwszy, potem promień drugi tego okręgu właśnie na styku niebieskiego z białym, potem promień trzeci na styku zielonego z białym, promień czwarty na styku kolejny znowu zielonego z białym, tylko tego mniej. No, i teraz pytają nas o te pierścienie. Pierwszy pierś pierścień powstaje nam z czego? Masz tutaj popatrz. Pierścień PK, czyli u nas będzie P1, będzie pierścieniem ograniczonym zewnętrznym okręgiem O2K-1 i wewnętrznym okręgiem O2K. Czyli właśnie to są te okręgi tutaj o tych parametrach. Czyli pierścień pierwszy to będzie o 2 1 minus 1 i O2, 1. Według tego to są okręgi ograniczające pierścień pierwszy, czyli jak ma y, pierścień. O indeksie K, więc u mnie to będzie 2 razy 1 minus 1, a więc to będzie okrąg pierwszy, a tu po prostu okrąg drugi, czyli właśnie pierścień pierwszy to będzie ten niebieski pomiędzy pierwszym a drugim okręgiem. No to mogę policzyć pole tego pierścienia, to będzie po prostu pole pierwszego okręgu minus pole tego drugiego mniejszego okręgu, e, czyli u nas to będzie pi razy to kwadrat, a więc pierwiastek mi zniknie, czyli będzie pi razy 2 do dziesiątej, odjąć e, tu pi razy. Pierwiastek z 2 do 9 kwadrat, a więc znowu pierwiastek z kwadratem się skracają. Mam pi razy 2 do 9. Możesz to przeliczać, bo to nie są jakieś tragiczne liczby. Tu masz oczywiście 1024, tu 512, ale możesz dostać na tych potęgach dwójki też, czyli wyciągnąć sobie 2 do 9 przed nawias, pi razy 2 do 9 przed nawias. Wtedy stąd ci wychodzi 2 Minus 1 i dostajesz pi razy 2 do 9 razy 1, czyli po prostu pi razy 2 do 9, tak? Myślę, że łatwiej będzie, jak mamy jakiś ciąg, pracować na potęgach, bo wtedy widzisz dokładnie, jak te wykładniki potęg się będą układać, a nie, że masz tam po prostu pi razy jakąś liczbę. No to pierścień drugi, znowu według tego wzoru, pierścień drugi to będzie pierścień ograniczony okręgami 2 razy 2 minus 1. I 2 razy 2, a więc będzie to okrąg trzeci i okrąg czwarty. Dlatego właśnie mam tu pierwszy pierścień zaznaczony na niebiesko, potem będzie pusto, i potem będzie dopiero drugi okrąg zaznaczony na zielono. Drugi to nie jest ten biały okrąg, tu zrobimy jakby pustą przestrzeń. Mam pierwszy pierścień niebieski. A drugi pierścień, który będę liczyła do sumy pól, to będzie dopiero ten zielony. Potem znowu bym miała trochę przerwy i znowu bym miała dopiero kolejne. Jakby te pierścienie, które będziemy sumować, nie będą nam się w ogóle ze sobą stykać. No to liczymy to pole w takim razie, czyli pole tego pierścienia drugiego, tego zielonego, to będzie w takim razie pole okręgu o promieniu trzecim minus pole okręgu o promieniu czwartym, według tego, co tu nam wyszło z tych oznaczeń. Czyli pi. R3 kwadrat, a więc pi razy to kwadrat, czyli kwadrat i pierwiastek się gubią, mam pi razy 2 do 8, no i tu dalej pi razy 2 do 7. Znowu wyciągnę sobie pi razy tą niższą potęgę, czyli pi razy 2 do siódmej przed nawias, zostaje mi znowu 2 minus 1, stąd dwójka minus i stąd 1, a więc mam pi razy 2 do siódmej. No i kolejne będą wyglądać analogicznie. Pierścień trzeci, jakbyśmy tu umieścili, będzie zbudowany na bazie okręgów 5 i 6. Potem siódmego i ósmego i tak dalej. I kolejno widzisz, jak się to tutaj będzie układać. Mamy nieskończony ciąg okręgów, więc w zasadzie jedyną opcją, żeby policzyć sumę takiej nieskończonej ilości pierścieni, jest to, że one nam się układają geometrycznie, czyli ciąg tych pól pierścieni będzie ciągiem geometrycznym. I jak teraz policzyć taką sumę? Jeżeli moduł z Q jest mniejszy od 1, to ciąg ma granicę i suma będzie się wyrażała wzorem A1 przez 1 minus Q. No to u nas A1 to będzie po prostu pole pierwsze. Czyli pi razy 2 do 9. No a q y, to będzie po prostu podziel wartość pola drugiego przez wartość pola pierwszego. Pi nam się skraca. Tutaj te indeksy nam się również y, odejmują, a więc mamy 1 przez 2 do drugiej, czyli 1 czwarta. No i ponieważ moduł z q jest mniejszy od 1, y, to znaczy, że te wartości, które będziemy sumować, będą nam się zbliżać coraz bardziej do zera. To możemy y, obliczyć tą sumę. No to jest logiczne, że te wartości będą nam się zbliżać coraz bardziej do zera, bo my mamy coraz mniejsze pierścienie. A więc pola tych pierścieni będą coraz mniejsze. Zielone jest mniejsze od niebieskiego, potem kolejny byłby mniejszy od zielonego, i tak dalej. Czyli faktycznie mamy tutaj kół, który nam będzie zbliżać coraz bardziej do zera wartości tych pól pierścieni. No to możemy już w takim razie obliczyć sumę, czyli pole pierwsze przez 1 minus q, a więc pi razy 2 do 9 przez 3 czwarte, czyli pi razy 2 do 9 razy odwrotność, czyli razy 4 trzecie. 4 e, trzecie możemy zamienić na 2 do 2, żeby zostać przy takiej potędze, no i możemy napisać, że to będzie pi razy 2 do 11 przez 3. To nie jest jakaś tragiczna liczba, możesz to przeliczyć i wpisać tu normalny wynik, ale możesz to też zostawić w postaci tutaj takiego wykładnika. To będzie odpowiedź w zadaniu 11. Zadanie 12. Trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD jest opisany na okręgu. Ramię BC ma długość 10, a ramię AD jest wysokością trapezu. Podstawa AB jest dwa razy dłuższa od podstawy CD. Oblicz pole tego trapezu. Rysujemy trapez prostokątny opisany na okręgu. Zaczęłabym od okręgu i teraz na nim bym naszkicowała sobie jakiś trapez. Oczywiście, jak jest krzywo, to się nie przejmuj. To jest tylko rysunek poglądowy, bylebyś tu miał pozaznaczane wszystkie ważne elementy. Mamy podstawy AB i CD zwróć uwagę na oznaczenia, co jest podstawą, która podstawa ma być dłuższa. Masz podstawa AB jest dwa razy dłuższa od podstawy CD, więc tu faktycznie jest AB, tu jest CD. To jest ważne, bo potem masz jakieś długości odcinków. Jak sobie źle opiszesz podstawy, to będziesz miał zupełnie inną figurę. Yy, mamy ramię BC długości 10, yy, ramię AD jest wysokością trapezu, no tutaj masz kąt prosty, bo jest to trapez prostokątny i podstawa AB jest dwa razy dłuższa od podstawy CD, czyli tu zaznaczę x, tu zaznaczę 2x. Oblicz pole tego trapezu. No będzie nam potrzebna długość x i długość h. Co możemy z tym zrobić? Możemy tutaj z, oczywiście zacząć od własności okręgu wpisanego w czworokąt, czyli takiej sytuacji jak jest tutaj. W czworokąt wypukły można wpisać okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy sumy długości jego przeciwległych boków są równe. Jest bliźniacza własność, jeżeli masz okrąg opisany na czworokącie, wtedy jest własność z kątami. Jeżeli ci się to myli, zawsze otwieraj tablicę i sprawdzaj, żebyś tutaj nie porobił błędów. Czyli możemy to napisać w takim razie, że AB plus CD jest równe. Y, AD plus bc, czyli inaczej 2x plus x to jest 10 plus h, czyli 3x to jest h plus 10, a więc u nas możemy sobie wyznaczyć h w zależności od x, będzie bez ułamków, czyli h jest równe 3x minus 10, więc wystarczy nam znaleźć długość x, żeby mieć już wszystko. Co z tym teraz jeszcze zrobić? Tu masz w takim razie długość h i takim popularnym motywem na trapez prostokątny, czy w ogóle na trapez jest dorysowanie drugiej wysokości oprócz tej, którą mamy, zwłaszcza jeżeli masz jakąś relację między między jedną a drugą podstawą, dlatego że ta wysokość nam tutaj rozdziela tę dłuższą podstawę na dwie części. Ta jedna ma długość x, no bo tutaj powstał nam prostokąt, więc ten bok ma taką samą długość jak ten bok, czyli tu masz x. No a skoro całość miała 2 x, no to tutaj też jest x teraz. A więc masz trójkąt prostokątny o boku długości h, który mamy dane za pomocą x, drugim boku x i trzecim boku 10. No to jedziemy razem. Na tym trójkącie mamy h kwadrat plus x kwadrat równa się 10 kwadrat, zamiast h wpisujemy to, no i tutaj wzór skróconego mnożenia rozwiązujemy i już dostajemy x zadanie, zadanie gotowe, czyli 9x kwadrat minus 60x plus 100 plus x kwadrat równa się 100, porządkujemy, setki się skracają x przed nawias i wychodzi nam, że x jest zerem lub x jest szóstką. Oczywiście zerem być nie może, bo x jest długością boku trapezu, który istnieje, więc musimy mieć x dodatnie. A więc x jest równe 6, no i możemy już od razu przejść do liczenia pola. Długość podstawy to będzie 2x, czyli 12, druga podstawa to jest po prostu x, czyli 6, no i wysokość to będzie 3x minus 10, czyli 18 minus 10, a więc 8. Wzór na pole trapezu, jakbyś zapomniał, to masz w tablicach, yy, czyli pole to będzie długość jednej podstawy, plus długość drugiej podstawy, przez 2 razy wysokość, czyli 12 plus 6 na 2 razy 8, 18 na 2 razy 8, wychodzi nam 72. Zadanko, w którym zupełnie nic trudnego się nie dzieje i mam wrażenie, że można by je też było spokojnie wstawić na poziom podstawowy. Zadanie 13. Wierzchołki A i B trójkąta prostokątnego ABC leżą na osi O Y układu współrzędnych. Okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do boków AB, BC i CA w punktach odpowiednio P, Q, R. Oblicz współrzędne wierzchołków AB i C tego trójkąta. No to rysujemy sobie układ współrzędnych. Możesz tutaj to zrobić dokładnie, bo masz takie całkiem fajne punkty. One nie, są, nie mają jakichś dużych tych współrzędnych, ani jakichś dziwnych, więc możesz to dokładnie zaznaczyć po krateczkach, aczkolwiek oczywiście i tak... Współrzędnych punktów ABC nie możesz odczytać z y, Twojego wykresu, y, tylko musisz je obliczyć. A to, że będą się zgadzać z Twoim rysunekiem, to. Y, po prostu da ci potwierdzenie, że masz dobrze. Czyli zaznaczamy sobie te punkty P, Q i R w układzie współrzędnych. No i jeżeli masz dane trzy punkty, to możesz poprowadzić przez nie dokładnie jeden okrąg. Możesz sobie wyznaczyć na przykład równanie tego okręgu, czyli wyznaczyć współrzędne środka, długość promienia. I to też byłaby jedna z metod na rozwiązanie tego zadania, żeby zacząć od tego okręgu i potem z tego okręgu iść dalej jakoś do tych punktów ABC, Polecam ci, żebyś spróbował sobie tą metodą to rozwiązać, bo to będzie dla ciebie też trening jak pewne inne własności wykorzystywać. Ja ci tu pokażę taką dość ciekawą metodę. No ale najpierw narysujmy sobie ten trójkąt ABC w układzie współrzędnych. No będzie on wyglądał mniej więcej tak. Pamiętaj, że jeżeli ze środka poprowadzisz promienie do punktów styczności, to te promienie będą prostopadłe do tych odcinków stycznych tych punktach. Czyli gdybym stąd poprowadziła sobie promień, to tu mam prostopadłe tu mam prostopadłe i tu mam prostopadłe, to nam daje taką pomoc, jakby w tym jak narysować ten a, trójkąt. Oczywiście tu masz jeszcze informację, że punkty A i B leżą na osi OY, i teraz e, w jakiej kolejności, bo jakby ten punkt C wiadomo, że będzie nam odstawał poza oś OY, natomiast punkty A i B możesz zaznaczyć tak, jak ja tutaj, A u góry i B na dole, albo możesz też napisać odwrotnie, tu B i tutaj A. E, masz tu w poleceniu napisane, że okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do boków AB. BC i CA w punktach odpowiednio PQR. I ten zapis odpowiednio oznacza, że pierwszy bok będzie styczny do pierwszego punktu drugi bok do drugiego punktu i trzeci bok do trzeciego punktu. Czyli odcinek AB jest styczny do P, no to niezależnie od tego, w jakiej kolejności to zapiszemy, ale już odcinek BC ma być styczny w punkcie Q, czyli w punkcie Q ma być styczny odcinek BC, i to nam mówi o tym, że skoro tu jest C, to znaczy, że tu musi być B, no i dalej CA jest styczny w punkcie R, czyli tutaj mamy punkt R, CA, a więc tu musi być A. Czyli jakby według tego drugiego zdania mamy tutaj napisane, że tu będzie punkt A, tu będzie punkt B, no i punkt C, tutaj wiadomo, będzie wystawał nam poza oś Y. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jakby Jasno jest tutaj sformułowana w poleceniu, jak te punkty mają być ustawione. Wynika z polecenia po prostu takie ustawienie punktów. Natomiast w kluczu odpowiedzi, oryginalnym kluczu odpowiedzi CKE, właśnie z tej matury czerwiec 2018, te punkty A i B są ze sobą zamienione. To oczywiście nie wpływa w żaden sposób na obliczenia, na wyniki. Po prostu masz podmienione tutaj te literki, więc zamiast napisać B równe tyle, a A równe tyle, napiszesz odwrotnie. Nie wpływa to w żaden sposób właśnie na rozwiązanie, natomiast jakby jest to niezgodne z tym, co mamy w poleceniu. Więc ciekawe, że tam akurat w taki. No, błąd w sumie wystąpił. No ale zwracaj uwagę na takie rzeczy w Twoim zapisie, na Twoim egzaminie maturalnym, żeby wszystko zgadzało się z poleceniem, bo czasami faktycznie może Ci wyjść jakiś błąd z tego, że podpiszesz coś inaczej niż trzeba. Więc tutaj mamy według polecenia dobrze podpisane te punkty. No, i teraz co możemy z tym zrobić? Zacznijmy od tego, że wierzchołki A i B leżą na osi OY układów współrzędnych, i to nam da już po jednej współrzędnej tych punktów. Jeżeli masz punkty wspólne z osiami, no to jeżeli mówimy o miejscach zerowych, a, a więc punktach wspólnych z osiami o X, no to X jest jakiś tam dowolny, natomiast y zawsze jest zerem, no bo jesteśmy na osi x czyli jakby patrząc góra-dół, jesteśmy na poziomie 0, czyli tu y jest zerem. Nas interesuje ta druga opcja punkty wspólne z osią o y, wtedy x jest zerem. To niezależnie od tego, czy mówimy o funkcji, czy mówimy o jakiejś figurze geometrycznej w układzie współrzędnych, jeżeli po prostu jest punkt wspólny z osią o y, to znaczy, że na pewno x jest zerem, a y jest jakiś tam dowolny, czyli u nas możemy zapisać, że a ma współrzędne 0, y, a i B ma współrzędne 0 yB. No to już coś do przodu. I Teraz co z tym okręgiem? Mamy okrąg wpisany w ten trójkąt, i gdybyśmy chcieli wyznaczyć na przykład środek tego okręgu, to środek okręgu wpisanego w trójkąt to jest punkt przecięcia dwusiecznych kątów wewnętrznych tego trójkąta. Czyli jakbym chciała tutaj narysować sobie ten środek patrząc tylko na ten trójkąt ABC. To rysuję sobie dwusieczne każdego z tych kątów. No, wystarczą mi w zasadzie dwa, bo wszystkie te trzy dwusieczne się przetną w jednym punkcie i będzie to akurat środek tego tutaj zielonego okręgu. Gdybym miała odwrotną sytuację, czyli gdybym sobie okrąg opisała na trójkącie, albo inaczej trójkąt wpisała w okrąg, o tak, na przykład tutaj właśnie się na tych punktach PQR, to ten środek okręgu to jest punkt przecięcia symetralnych boków tego trójkąta, tego czerwonego w tym momencie, tak, bo mówię tutaj teraz o sytuacji, kiedy okrąg jest opisany na trójkącie, a więc zielone jest opisane na czerwonym, to wtedy ten środek okręgu zielonego to jest punkt przecięcia symetralnych boków trójkąta. No ten trójkąt czerwony tu mamy, więc właśnie możesz to zrobić idąc po tym okręgu, ale chciałabym pominąć tutaj ten okrąg, zrobić to tylko na podstawie tych punktów. I teraz wiadomo, że jakby środek tego zielonego okręgu jest zawsze jeden stały, niezależnie od tego, czy wyznaczasz sobie go z dwusiecznych tych kątów, czy wyznaczasz go sobie z symetralnych tych boków, tak? Zawsze będzie tu jeden ten sam środek i on będzie spełniał i tę własność, i tę własność. Pytanie, czy jeżeli ja zrobię symetralne boków, to czy one mi się pokroją z tymi dwusiecznymi? Czy to będzie dokładnie ta sama prosta. Popatrz, mamy tutaj w takim razie dwusieczną. Jakie ta dwusieczna daje nam własności? Masz twierdzenie o odcinkach stycznych. Tutaj właśnie z punktu A poprowadziłam dwie styczne do tego zielonego okręgu. Te proste są styczne w punktach P i R. No i tutaj z tego twierdzenia o odcinkach stycznych wynika, że długość odcinka. AP jest taka sama jak długość odcinka AR, więc otrzymałam tutaj w takim razie trójkąt równoramienny, no bo mam tu dwa ramiona. I teraz jeżeli tutaj poprowadziłam dwusieczną w trójkącie równoramiennym, to znaczy, że jest to jednocześnie wysokość tego trójkąta, czyli odcinek AD, tutaj sobie właśnie ten punkt przecięcia odcinka PR z tą dwusieczną oznaczyłam jako D, to odcinek AD jest wysokością tego trójkąta APR. No i w takim razie to jest wysokość, no to wiem, że tutaj PD ma taką samą długość jak DR. No i otrzymałam tutaj tą czarną prostą, która oczywiście z jednej strony jest dwusieczną, ale z drugiej strony y, przechodzi przez odcinek PR pod kątem prostym i przechodzi przez środek tego odcinka, a więc z tego wynika, że ta prosta AD jest jednocześnie tą symetralną odcinka PR. Czyli to się tu faktycznie pokrywa. Nie jest tak, że jak ja poprowadzę dwusieczne i poprowadzę symetralne, to one mi się jakoś rozjadą. E, oczywiście przetną się wszystkie tu w tym punkcie, ale się jakoś między sobą rozjadą. Tylko tu faktycznie e, dwusieczna tego trójkąta na zewnątrz będzie mi się pokrywała z symetralną tego trójkąta wewnątrz. E, co mi to daje? Że jeżeli ja poprowadzę sobie symetralne tych trzech tutaj boków, to każda z tych symetralnych będzie przechodzić przez punkt odpowiednio A. Tutaj symetralna tego boku będzie przechodzić przez punkt B i symetralna tego boku będzie przechodzić przez punkt C, czyli punkty ABC należą do symetralnych odcinków PR, PQ i R. A więc wyznaczę tutaj właśnie równania symetralnych, bo o punkcie A i B już coś wiem. Mam po jednej współrzędnej tego punktu. Czyli wyznaczę sobie najpierw równanie prostej PR. No i to jest już teraz łatwe. To będzie prosta sprawa. To, co tutaj na początku się działo, to jest faktycznie rozszerzenie, bo to jest jakaś taka cięższa koncepcja, którą trzeba tutaj sobie wymyśleć, żeby wiedzieć, co w ogóle zrobić. A teraz będzie wyznaczanie prostych, wyznaczanie punktów, więc już naprawdę e, łatwe rzeczy. Czyli wyznaczam sobie równanie prostej PR, a więc... Prostej, która przechodzi przez punkt P, podstawiam sobie współrzędne, wychodzi mi, że B jest równe 10, a więc prosta ma taką postać. No i teraz punkt R podstawiam, a więc dostaję, no niestety, ułameczek, ale mam już tutaj równanie prostej. E, PR y równa 1 trzecia x plus 10, czyli mam taką prostą. Teraz wyznaczę sobie e, współrzędne punktu D, żeby za chwilę wyznaczyć równanie tej tutaj właśnie dwusiecznej, która jest jednocześnie symetralną odcinka PR. E, punkt D to jest 7 rodek y, odcinka PR, tak jak tutaj zaznaczyłam, czyli wyznaczamy sobie współrzędne środka na podstawie tych dwóch punktów PR, czyli 0 plus 9 na 2 i druga współrzędna 10 plus 13 na 2, a więc będzie to 9 drugich i 23 drugie. No i teraz y, wyznaczam równanie prostej, oznacza sobie, że to jest y równe Cx plus d. No, i ta prosta jest prostopadła do tej niebieskiej prostej pr. Skoro jest prostopadła, to znaczy, że to co przy x razy to co przy x jest równe minus 1, czyli u nas będzie 1 trzecia razy c jest równe minus 1, mnożę przez 3, no i tu otrzymuję współczynnik kierunkowy. No i teraz dalej wiem, że ta prosta czerwona przechodzi przez konkretnie punkt d, który mam podany, więc podstawiam e, współrzędne tego punktu tutaj i otrzymam już równanie tej prostej AD. E, Otrzymamy tu w takim razie, że D jest równe 23 drugie plus 27 drugich, czyli 25. A więc prosta AD ma równanie Y równe minus 3x plus 25. No to zrobimy tu trochę miejsca. Mam w takim razie już takie rzeczy obliczone. I teraz mogę od razu odczytać, jakie są współrzędne punktu A. Punkt A to jest ten punkt przecięcia z osią Y. Zauważę, jak masz prostą, to punkt przecięcia z osią Y to jest punkt A. O współrzędnych 0 i na współrzędnej y masz wyraz wolny z tego równania prostej w postaci kierunkowej, a więc to będzie po prostu 0,25 według tego tutaj równania. Możesz sobie też po prostu wstawić x tutaj do tego i wyjdzie ci dokładnie na to samo, a więc mamy już współrzędne punktu a. No i punkt b robimy absolutnie tak samo jak ten punkt a, czyli najpierw wyznaczymy sobie równanie prostej p. Czyli tej prostej, która leży właśnie jakby w tutaj w parze z tym punktem B, czyli prosta, która przechodzi przez punkt P. Tu znowu będziemy mieć łatwo, jeśli chodzi o ten wyraz wolny. Yy. Punkt Q podstawiamy i dostajemy tutaj równanie prostej o takie e równe minus 1, 2, czyli mamy pq równe minus 1, 2 x plus 10. Wyznaczamy współrzędne środka tego odcinka, tutaj oznaczę jako e, a więc punkt E ma współrzędne środek odcinka pq, czyli 0 plus 8 na 2 i druga współrzędna 10 plus 6 na 2, czyli tu będzie 8 na 2, a więc 4 i 16 na 2, a więc 8, czyli mamy już współrzędne punktu E. No i znowu prowadzę tutaj prostą prostopadłą do prostej PQ i przechodzącą jednocześnie przez punkt E. Czyli prosta BE, bo będzie ona przechodziła przez punkt B jednocześnie, ma równanie y równe gx plus h, y, prostopadła do prostej y, pq, więc znowu to, co przy x razy to, co przy x równa się minus 1, a więc minus 1, druga razy g równa się minus 1, czyli g będzie równe 2 i podstawiam współrzędne punktu e, który leży na tej czerwonej prostej BE. No, i dostajemy, że h jest równe 0, czyli prosta bm ma równanie y równe 2x plus 0. No, i znowu tutaj korzystamy z równania tej prostej, żeby wyznaczyć współrzędną y punktu b. Punkt b to jest punkt przecięcia tej czerwonej prostej z osią o y, czyli znowu wracamy tutaj do tego, że punkt przecięcia z osią o y to będzie punkt o współrzędnych 0 i wyraz wolny z, tej, z tego równania prostej w postaci kierunkowej, a więc po prostu druga współrzędna na to będzie 0. Czyli b ma współrzędne 0 0. No tak jak mniej więcej na tym naszym rysunku to wygląda no to mamy już wyznaczone współrzędne punktu A i punktu B, zostaje nam punkt C i teraz gdybyśmy chcieli robić znowu tak samo, czyli tutaj równanie prostej QR, środek odcinka QR i równanie prostej prostopadłej do QR i przechodzącej przez ten środek, no to będzie to oczywiście prosta przechodząca przez punkt C, tylko że o punkcie C no nie mamy żadnych dodatkowych informacji. Przy punkcie A i B mieliśmy, że pierwsza współrzędna jest 0, więc jak dostaliśmy równanie prostej przechodzącej przez A, no to X jest zerem, to Y jest taki, dostaliśmy równanie prostej przechodzącej przez B wstawiliśmy x równe 0, to y jest taki, natomiast o punkcie c nie mamy żadnych takich informacji, więc zróbmy to trochę inaczej, ale tutaj już będzie w miarę prosta sprawa, bo możemy sobie wyznaczyć równanie prostej BQ, masz punkt B wyliczony, masz punkt Q podany w zadaniu, więc możesz wyznaczyć równanie takiej prostej, no i za chwilę wyznaczymy jeszcze równanie prostej AR, no bo masz wyliczony punkt A, masz podany w zadaniu punkt R, czyli wyznaczysz równanie tej prostej, no i punkt C to będzie po prostu punkt przecięcia tych dwóch prostych, czyli i teraz znowu nudy y, z poziomu podstawowego. Jedziemy, że prosta BQ ma równanie o takie. Tu dzielimy sobie na 8 i jest równe 3 czwarte, czyli prosta BQ ma równanie y równe 3 czwarte x, bo przechodzi przez punkt 0,0, więc podstawiamy współrzędne i potem przechodzi przez punkt Q o współrzędnych 8,6. Podstawiamy, skracamy, mamy y równe 3 czwarte x, czyli ta prosta BQ. Przechodząca przez punkt C ma równanie takie. No i teraz właśnie prosta AR znowu przechodzi przez punkt A, a więc podstawiamy, tu od razu możemy powiedzieć, że L będzie 25, no bo znowu z tej własności, że jest to punkt przycięcia z osią o Y, czyli mamy takie, takie równanie prostej AR. Do tego podstawiamy jeszcze współrzędne punktu R, żeby wyznaczyć całą resztę. Dostajemy coś takiego: k jest równe minus 4,3, czyli prosta, a r ma równanie y równe minus 4,3 x plus 25. No i teraz, właśnie punkt c to będzie punkt przecięcia tych dwóch prostych, a więc wystarczy, że damy to tutaj w układ równań, i rozwiązanie tego układu równań to będą właśnie współrzędne punktu c, czyli wyznaczam sobie równanie to, równa się to, przenoszę to wszystko na jedną stronę, od razu tutaj wspólny mianownik 12, czyli mam 25 12 x jest równe 25, mnożę przez odwrotność tego i dostaję. Że x to jest 12, no i doliczam z któregoś z tych równań y, czyli 3, 4 razy 12 to będzie po skróceniu, tutaj 9, a więc punkt c ma współrzędne 12, 9, czyli mamy współrzędne punktu a, punktu b. I punktu C. Przemyśl sobie to zadanie, zwłaszcza tą koncepcję na początku, bo to jest coś, na co pewnie trudno jest tak od razu wpaść, albo mogą się pojawić jakieś wątpliwości, czy to tak na pewno działa. Pamiętaj, że fajnie jest pokazać, albo przynajmniej skomentować, że jakaś własność zachodzi i możesz z niej skorzystać, albo zaznaczyć właśnie jakieś e, odcinki długości, pokazać, że ten trójkąt jest równoramienny, że tutaj mamy na pewno takie same, nie wiem, kąty długości i tak dalej, żeby było wiadomo, skąd ty to wziąłeś, dlaczego ty z tego skorzystasz, żebyś sam miał pewność, że to na pewno zachodzi ta własność, z której chcesz skorzystać. Zachęcam cię właśnie do tego, żebyś spróbował też poszukać innych sposobów na to zadanie, bo być może ten sposób z równaniem okręgu, z wyznaczeniem na podstawie współrzędnych punktów P, Q i R równania okręgu będzie łatwiejszy, jeśli chodzi o koncepcję, ale wydaje mi się, że pewnie trudniejszy, jeśli chodzi o obliczenia, bo tam pewnie będzie dużo obliczeń takich y, zwykłych, różnych y, równań, układów równań i tak dalej, i więc będziemy długo liczyć, ale przynajmniej koncepcja będzie prostsza. Tutaj ta koncepcja na początku była może trochę bardziej zaawansowana, ale za to jak już wymyśliliśmy, to potem te obliczenia to były wręcz nudne, bo tutaj samo wyznaczanie równań prostych i punktów przecięcia, i punktów, które są środkami, więc jakby potem już nic specjalnego się w tym zadaniu nie działo. Zadanie 14 i tu kolejny klasyk, jeśli chodzi o maturę rozszerzoną, czyli zadanie z parametrem. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x kwadrat minus 3 mx plus m plus 1, 2 minus 1 równe 0 ma dwa różne rozwiązania x1, x2 spełniające warunki x1 razy x2 różne od 0 oraz 0 mniejsze 1 przez x1 plus 1 przez x2 mniejsze lub równe od 2 trzecich. Po kolei rozpatrujemy w takim razie wszystkie warunki, które tu mamy. Mamy równanie kwadratowe i masz mieć dwa różne rozwiązania. Przy x kwadrat nie stoi żaden parametr, żadne wyrażenie z parametrem, więc nie musisz się obawiać, że to nie jest równanie kwadratowe. Pamiętaj, jeśli tu stoi parametr, musisz zapewnić, że współczynnik a jest różny od zera, jeśli chcesz mieć dwa różne rozwiązania. Tu nie musimy tego robić, bo tu jest jedynka, więc skoro mamy mieć dwa różne rozwiązania, to oczywiście delta większa od zera. Do tego masz zapisany warunek x1 razy x2 różny, od zera, no i jeszcze trzeci warunek zapisany taką nierównością, i więcej tutaj żadnych warunków nie ma. O tyle proste zadanie, że nie musisz sam wymyślać e, jakichś równań nierówności tutaj. E, wszystko jest w miarę oczywiste. Ta delta, mam nadzieję, że jest oczywista, a pozostałe dwa warunki są po prostu wypisane w poleceniu. No to zaczynamy od delty. E, przeliczamy, jaka jest ta delta tutaj. B kwadrat minus 4 razy a i razy c. Porządkujemy 9m kwadrat minus 4 razy, i to mnożysz każdy z każdym. Przemnażasz przez 4, porządkujesz, dostajesz ładnie m minus 4m plus 4. To ma być większe od zera. Powinno nam się to skojarzyć tu ze wzorem skróconego mnożenia. Szukaj takich sposobów na tą deltę. Al, al, albo jak ta delta wychodzi Ci jakimś wyrażeniem kwadratowym złożonym z dwóch elementów, no to możesz da wyciągnąć coś przed nawias albo roz, rozbić to ze wzoru skróconego mnożenia. Albo właśnie tutaj, jeżeli ma. A trzy elementy, no to szukaj też wzoru skróconego mnożenia, ale w postaci nawias kwadrat. Tutaj nam wychodzi m-2 do kwadratu i będzie nam łatwiej znaleźć tutaj te miejsca zerowe. Pamiętaj liczenie delty z delty, no jest spoko, ale po co sobie dodatkowo takie rzeczy pisać i dokładać tutaj. Potem można się zgubić łatwo w tym, która delta do czego, oznaczenia pomylić i tak dalej. Więc jeżeli możesz nie liczyć delty z delty, to lepiej właśnie tak zrób. Czyli tutaj mamy nawias do kwadratu większy od zera, i tutaj mamy jedno miejsce zerowe, dwójkę. Tą dwójkę możemy sobie zaznaczyć. Nie musisz tego oczywiście rysować, bo tu niektórzy od razu widzą rozwiązanie. Większe od zera jest zawsze poza dwójką, czyli po prostu m nie może być równe 2, i to będzie rozwiązanie właśnie tego pierwszego warunku, że delta jest większa od zera. Czyli jakbyś za M wstawił dwójkę, to dostałbyś po prostu równanie z jednym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli wstawisz cokolwiek innego niż dwójkę, to zawsze będziesz miał dwa rozwiązania, czyli tutaj odpada nam tylko dwójka i to jest wszystko z tego pierwszego warunku. Dalej drugi warunek, x1 razy x2 różne od zera, czyli wprost wzór Wieta, x1 razy x2 to będzie C przez A, czyli u nas C przez A ma być różne od zera, A mamy równe 1, więc jakby mianownik nam się od razu skasował, C jest w takiej postaci, więc możemy od razu tu zapisać, że nawias razy nawias jest różny od zera. No i tu też łatwo nam to wyjdzie, czyli to co w pierwszym nawiasie jest różne od zera i... To, co w drugim nawiasie jest różne od zera, pamiętaj, że jeżeli masz różne od zera, to tutaj między tym jest spójnik i, a nie lub, lub jest wtedy, kiedy byś miał równe zero, natomiast jak masz różne od zera, to musi być spójnik i, bo ani to nie może być zerem, ani to. E, czyli mamy m jest różne od minus 1 i. M Jest różne od jednej drugiej. Tu poprzerzucasz, podzielisz i masz coś takiego. Czyli z tego drugiego warunku wychodzi nam dokładnie tyle. No i zostaje nam trzeci warunek, który jest taki chyba najbardziej skomplikowany tutaj. Czyli rozpiszmy sobie najpierw to wyrażenie, które jest tu w środku 1 przez x1 plus 1 przez x2, i tu powrócimy do tych wzorów Wieta. Najczęściej wyrażenia właśnie w tych zadaniach z parametrem będą zapisane za pomocą wzorów wieta. Tu mam nadzieję, że jeżeli trochę tych wzorów wieta przerobiłeś, to wiesz, że to bardzo szybciutko wychodzi jako wzór wieta, po prostu sprowadzamy do wspólnego mianownika i w mianowniku mamy już automatycznie x1 razy x2 a w liczniku mamy tutaj x2 plus tu x1, a więc w liczniku będzie x1 plus x2, a więc mamy tak bardzo łatwo oba te wzory Wieta tu zastosowane. Czyli no, w liczniku mamy minus b przez a, w mianowniku c przez a, oczywiście te a nam się tutaj skraca i generalnie zostaje nam minus b przez c, a nawet jakby się nie skróciło, to i tak jest równe 1, więc można je olać w tym zadaniu, czyli minus b to będzie minus minus 3m, przez C, czyli przez te dwa nawiasy, czyli po prostu 3M przez te dwa nawiasy i zachodzi taka nierówność, że to jest większe od zera i jednocześnie mniejsze lub równe od dwóch trzecich. I to lepiej rozpracowywać zupełnie osobno, jako dwie osobne nierówności, żeby się tu nie pomylić, żeby za bardzo nie mnożyć przez jakieś niewiadome, bo na razie nie mamy określone, jaki jest znak tego wyrażenia tutaj, więc nie możemy pomnożyć sobie przez mianownik, czyli zajmijmy się najpierw tą prostszą częścią, czyli większe od zera. Tu będzie mniej roboty, bo w zasadzie już mamy gotowe, nie trzeba tu nic uporządkowywać, mamy ułamek większy od zera, a więc możemy to zamienić na mnożenie, dlatego że dzielenie daje nam wynik dodatni, dokładnie w tych samych przypadkach, kiedy mamy mnożenie na danych liczbach, tak? Minus przez minus da nam plus i plus przez plus da nam minus, dokładnie to samo z mnożeniem. Ewentualnie niektórzy lubią to tłumaczyć w ten sposób, że mnożysz przez mianownik do kwadratu i wtedy no zero razy cokolwiek to i tak da 0. A tutaj skróci nam się z jednym, ten kwadrat nam się skróci z jednym i zostanie nam tylko drugi raz ten mianownik. Zwrot się nie zmienia, bo mnożysz przez coś kwadrat, a więc przez coś dodatniego. No i tu masz w takim razie miejsca zerowe, masz nierówność wielomianową, szukasz miejsc zerowych dokładnie tak samo jak przy kwadratowej, tylko że tutaj będziesz miał trzy te miejsca zerowe, więc absolutnie tego nie przemnażaj, z postaci iloczynowej odczytujesz miejsca zerowe. Zaznaczasz te miejsca zerowe na osi i zaznaczasz mniej więcej przebieg tego wielomianu, ponieważ po przemnożeniu otrzymalibyśmy tutaj 6M do trzeciej, czyli przy najwyższej potędze mamy współczynnik dodatni. To z prawej strony zaczynamy od góry i przechodzimy wszędzie przez każde miejsce zerowe na drugą stronę, dlatego że każde miejsce zerowe jest jednokrotne. Pamiętaj, że jakbyś dostał któreś miejsce zerowe dwukrotne, to musiałbyś odbić z powrotem i zostać po tej samej stronie. Tu są jednokrotne, więc przebijasz. I za każdym razem przebijasz, zaczęliśmy z prawej od góry, dostaliśmy taki wielomian, większe od zera, czyli zaznaczasz tutaj większe od zera, a więc e, z tej części zaznaczyłam na żółto, będzie m należy od minus 1 do zera, suma od jedna, druga do plus nieskończoności, wszystko otwarte. No i to jest właśnie rozwiązanie tej jednej nierówności. Zrobimy sobie tu trochę miejsca i rozwiążemy teraz tę drugą, zaznaczając to na taki różowo-fioletowy. I tu mamy trochę więcej roboty, dlatego że nie jest to już nierówność do zera, więc musimy sobie tą liczbę przerzucić na lewą stronę, a więc mamy ułamek minus 2 trzecie mniejsze lub równe od zera. No i niestety zbijamy to we wspólny mianownik, czyli tu przemnoży przez trzy liczniki mianownika, tu niestety przez te dwa nawiasy. Przeliczamy, mianownika nie przemnażaj, bo za chwilę zrobimy z tym to samo, co przed chwilą, czyli przyda nam się postać iloczynowa, jedynie sobie licznik uporządkuj, czyli tu jest 9m minus 2, to każdy z każdym, to już tam gdzieś zresztą było wcześniej policzone i tutaj mamy w takim razie 9m minus 4m kwadrat, tutaj jest plus m, a więc razy minus 2, czyli minus 2m, no i minus 2 razy minus 1 to plus 2. Porządkujemy tak całkiem. No i znowu teraz już mamy postać wyrażenie wymierne mniejsze lub równe od zera, czyli zamieniasz dzielenie na mnożenie, tak? Znak ilorazu jest taki sam jak znak iloczynu. Znowu chodzi nam tylko o znak. W tym miejscu właśnie nie można tego zrobić, bo tutaj nie mówisz o znaku tego wyrażenia tutaj, tylko że to wyrażenie ma być mniejsze od jakiejś tam liczby. A tutaj mówimy o tym, że to wyrażenie ma mieć znak ujemny lub ewentualnie 0. Czyli y, znak ilorazu jest taki sam jak znak iloczynu. No i znowu mamy tutaj taką postać iloczynową. To by jeszcze trzeba było rozpracować. Szukamy miejsc zerowych generalnie tego tutaj wszystkiego. Tu mamy miejsce zerowe, tu mamy y, łatwo widać, czyli tu mamy minus jedynkę, a tu mamy jedną, drugą. Tu do tego przyda się delta. Możemy sobie ją tu szybciutko policzyć. Y, tu już jest delta m, ponieważ ta delta pierwsza była liczona z tego ogólnie, więc jak wprowadzasz drugą deltę, to pamiętaj, żeby ją jakoś inaczej oznaczyć. No i tu już liczysz tak Wprost prostu ci wyjdą normalne rozwiązania, tu już nie masz żadnych wyrażeń, tylko tu masz konkretną liczbę, delta wyjdzie fajna, czyli liczymy. Tu mam m1, m2, więc tu dam m3, równe 2 i m4, równe minus 1 czwarta. Zaznaczamy znowu wszystkie miejsca zerowe na osi, czyli mamy teraz minus 1, jedną, drugą, 2 i minus 1 czwarta, mamy aż 4 miejsca, żadne znowu nie jest podwójne, więc przez każdy przejdziemy jednokrotnie i teraz skąd pójdziemy? Masz minus 4m kwadrat razy 3m i razy 2M, a więc będziesz miał minus współczynnik minus, bo jest minus 4 razy 3 razy 2, czyli minus. No i m do czwartej w zasadzie nie ma znaczenia, do której potęgi ważne, że współczynnik przy najwyższej potędze będzie minus, więc y, idąc z prawej strony pójdziesz od dołu. Czyli współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, to z prawej strony idziesz od góry, a jeśli jest ujemny, to z prawej strony idziesz od dołu. Myślę, że to jest absolutnie najprostsza zasada, jaką można tu podać, jeśli chodzi o szkicowanie tych wielomianów. Wszędzie przechodzi jednokrotnie i tym razem ma być mniejsze lub równe od zera, i tutaj zaznaczam w takim razie takie przedziały. Będzie w takim razie z tego odpowiedź: M należy od minus nieskończoności do minus jeden domknięte, suma minus jedna czwarta do jednej drugiej obu stron zamknięte, suma od 2 do plus nieskończoności domknięte. No i składam to teraz razem z tym, bo jakby i ten żółty, i ten różowo-fioletowy to jest razem ten jeden warunek tutaj, więc składam to teraz razem, zaznaczam wszystkie te miejsca, które tutaj mam, no i zaznaczam sobie te przedziały. Teraz mam otwarte od minus jeden do zera, suma od jedna druga do plus nieskończoności, czyli z tej. Z tej pierwszej nierówności, z tej większej od zera, wychodzi mi coś takiego, a z tej drugiej nierówności wychodzi mi coś takiego, tu mam podomykane te przedziały, czyli do minus jeden od jednej czwartej do jednej drugiej i od dwa do plus nieskończoności. Te dwa warunki zachodzą jednocześnie, bo to była jedna wspólna taka duża nierówność, czyli ma to zachodzić jednocześnie, a więc szukasz punktów wspólnych. Skup się na tych punktach też, gdzie one się stykają, te przedziały. Tutaj masz żółty m, jako kółko puste, czyli to nie należy do żółtego, a więc minus jedynka należy do fioletowego, ale nie należy do żółtego, czyli minus jedynka nas nie interesuje. Tu mamy potem taki przedział od minus jednej czwartej domknięte do zera od Otwarte, które nas interesuje. Tu podobnie jak z minus 1, żółte jest na pusto, a więc jedna druga nas nie interesuje. I tu jeszcze od 2 domknięte do plus nieskończoności. No i to jest w takim razie rozwiązanie tej, tego trzeciego warunku, tej, tej takiej podwójnej nierówności. Teraz wystarczy już to tylko poskładać w takim razie. Zaznaczamy sobie na osi wszystkie te miejsca, które nam tu znowu wyszły. No i po kolei m jest różne od 2, m jest różne od minus 1 i różne od jednej drugiej, czyli tu zaznaczam tylko kółka, pustą, żeby Wiedziała, że te liczby mam wyrzucić. No i tutaj ten przedział, czyli od minus 1 czwartej do 0, suma od 2 domknięte do plus nieskończoności. Tutaj z tym przedziałem się nic nie dzieje, jakby ten zielony warunek nam tu w ogóle w niczym nie wadzi. Natomiast tutaj na tej dwójce musimy to wyrzucić, czyli dla dwójki, dla EMA równego 2 również spełniony byłby ten warunek tutaj, tylko że byłoby jedno rozwiązanie, czyli tu byś miał 1 przez x1 plus 1 przez x1, tak? Ewentualnie, ale nas to nie interesuje. Dlatego dwójkę wyrzucamy, a więc rozwiązanie tutaj będzie o takie: od minus 1 czwartej od zamknięte do 0 otwarte. Suma od 2 otwarte do plus nieskończoności. No i teraz. Yy tu jeszcze tak dodatkowo można powiedzieć, że ten zielony warunek, jakby nic nie wnosi do zadania. On tu był podany dlatego, żeby dało się to w ogóle skonstruować. Nie? Że x1 nie może być zerem i x2 nie może być zerem, dlatego zachodzi to. To jakby do rozwiązania nic nie wnosi. Oczywiście trzeba to przeliczyć i trzeba to tu zapisać. Ale tylko tłumaczę jakby koncepcję, dlaczego to tutaj nic nam nie daje. Po prostu to jest warunek, który jest tu zapisany, po to, żeby to w ogóle tutaj istniało. No i ostatnie zadanie, 15 za 7 punktów, i jest to oczywiście zadanie optymalizacyjne. Rozpatrujemy wszystkie możliwe drewniane szkielety o kształcie przedstawionym na rysunku, wykonane z listewek. Każdy z tych listewek ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu o boku długości X. Wymiary szkieletu zaznaczono na rysunku, wyznacz objętość V drewna potrzebnego do budowy szkieletu, jako funkcję zmiennej X. Wyznacz dziedzinę funkcji V, oblicz tę wartość X, dla której zbudowany szkielet jest możliwie najcięższy, czyli kiedy funkcja V osiąga wartość największą. Oblicz tę największą objętość. No, mamy taki sześcianik, ale powykrajany. To nie jest sześcian, tylko to jest sam szkielet sześcianu, przy czym krawędzie, każda krawędź jest w postaci takiej belki. I mamy wyznaczyć objętość samych tych tutaj belek, samych tych listewek. No to jedziemy. Objętość to będzie w takim razie oczywiście suma objętości wszystkich tych belek i teraz trzeba to jakoś sensownie zrobić. Zaznaczmy sobie te belki, które są takie same. Mianowicie zacznijmy na przykład od tych. Widzisz, że one są wszystkie takie same. Nigdzie nie jest tak, że gdzieś wychodzi wyżej, gdzieś niżej, tylko faktycznie masz tutaj odcięty x, od góry też masz odcięty x i zawsze masz tylko pomiędzy, pomiędzy dolną belką a górną belką, masz zawsze wciśniętą tą jakby krawędź boczną, więc. Objętość zaczniemy od tych czterech niebieskich krawędzi. I jakie one mają objętości? No, w podstawie ma kwadrat o boku x, więc będzie 4 sztuki razy x kwadrat. I jaką to ma wysokość? Popatrz, od dołu do samej góry masz 6, i z tego wycinasz tu x. I wycinasz jeszcze tu X, a więc ta objętość to będzie 4 sztuki. Podstawa jest x kwadrat, a wysokość takiej belki to jest 6 minus 2x, tak? bo tu stąd wycinasz 1x i stąd wycinasz drugi x. No i teraz kolejne belki, one nie będą wszystkie takie same, bo zauważ, że to nie jest sześcian. Nie ma tu nigdzie napisane, że to jest sześcian, więc nie możemy przyjąć, że tutaj są takie same wymiary. Masz tutaj długość całej tej krawędzi 6. I tu długość całej tej krawędzi 10 2x. Więc długość tych tutaj belek które idą w tą stronę, będzie inna niż długość tych belek, które idą w drugą stronę. Więc najpierw policzmy objętość tej zielonej. Znowu będą cztery sztuki razy podstawa x kwadrat i razy długość takiej belki. I tym razem z sześciu wycinamy już tylko jednego x, bo tylko z tej strony musimy coś odciąć. A więc cztery sztuki razy pole podstawy i razy wysokość tej belki. No i ostatnia część, te tutaj zaznaczona na czerwono. Jakie wymiary mają te? Znowu cztery sztuki razy x kwadrat. Jaka jest tu długość tej belki? I z 10 minus 2x wycinasz jeszcze x, a więc będzie 10 minus 3x. No i to wszystko. I tu teraz wystarczy to poupraszczać. Możesz sobie te 4x kwadrat wyciągnąć przed nawias, bo ono występuje w każdym tym elemencie. E, więc w środku mamy 6 minus 2x plus 6 minus x plus 10 minus 3x. Porządkujemy, dostajemy coś takiego. I w takim razie to jest nasza funkcja v od x, oznaczająca objętość tego tutaj szkieletu. Możesz to przemnożyć, możesz to tak zostawić. Mamy w takim razie objętość y, wyznaczoną w zależności od zmiennej x. No i punkt b wyznacz dziedzinę funkcji v, dziedzinę, czyli kiedy to w ogóle może funkcjonować. No, oczywiście x będzie większe od zera, no bo to jest tutaj długość tej krawędzi podstawy takiej każdej belki, więc x jest większe od zera. No a tu już możemy bazować na tym, że obliczyliśmy sobie długości, jakby wysokości tych poszczególnych belek, czyli wysokość tej niebieskiej wyznaczyliśmy jako 6 minus 2x, a więc to musi być większe od zera. Dalej wysokość tej zielonej mamy 6 minus x, więc to też musi być większe od zera. Wysokość tej czerwonej to jest 10 minus 3. 3x, a więc to też jest większa od zera i część osób na tym zakończy, ale uwaga, oni tu jeszcze ukryli jeden szczegół w tej dziedzinie, o którym właśnie bardzo łatwo jest zapomnieć i niestety stracić ten punkt za dziedzinę, a być może potem również za kolejne zapisy. E, mianowicie zastanów się nad tymi wymiarami ogólnie w całości tego szkieletu. Tu masz konkretną długość, bo jest 6, czyli nie ma się czym przejmować. Tu też masz wysokość 6. Natomiast tutaj ta krawędź ma długość 10 minus 2x, ale to nie jest po prostu krawędź jakiegoś prostopadłościanu, tylko to jest krawędź tego szkieletu, i skoro tu masz już wyznaczone, że masz długość x każdego takiego tutaj, każdej takiej krawędzi, właśnie w tej belce, to znaczy, że tu jest x, jakby tu, jakbyśmy tu wycięli, prawda? Tu jest x kawałek i tu też jest x, a więc generalnie musimy jeszcze założyć, że cała ta krawędź tutaj długości 10 minus 2x musi być dłuższa niż x plus x, czyli dłuższa niż 2x, tak? Czyli mamy jeszcze jeden warunek, który trzeba sobie tu dodatkowo znaleźć, e, czyli ta krawędź musi być szersza niż po prostu jakby suma tych dwóch belek, bo jeżeli będziesz miał mniej niż 2x, no to te belki być się musiały na siebie nałożyć, to bez sensu, tak? E, minimalna długość tej krawędzi to będzie jak belkę wstawisz koło tej belki, czyli to będzie minimalnie 2x. No i to już całe szczęście wszystko. Szukaj właśnie takich szczegółów, jak masz do wyznaczenia dziedzinę. W każdym zadaniu optymalizacyjnym masz punkt za dziedzinę i oni niestety raz robią tak, że ta dziedzina jest x większe od zera, i to wszystko. I nic więcej, jakby tam z treści zadania nie wynika, a raz jest ta bardziej skomplikowana i są jakieś cięższe obliczenia, a raz obliczenia są ekstra banalne, ale ciężko jest właśnie zauważyć jakiś dodatkowy szczegół. Czyli tu przekształcamy wszystko, przeliczamy, dostajemy zestaw takich nierówności, no i składamy to wszystko. Masz X większe od zera, a potem mniejsze od trójki, szóstki, dziesięć trzecich, pięć drugich, a więc bierzesz najmniejszą z tych liczb, to będzie pięć drugich, czyli generalnie dziedzina to będzie x należy do przedziału obustronnie otwartego od zera do pięć drugich. No, i mamy punkt B zrobiony. No, i teraz zostaje nam jeszcze punkt C, czyli wyznaczenie X, dla której zbudowany szkielet jest najcięższy, a więc kiedy funkcja V osiąga wartość największą, no i obliczyć tę objętość, czyli po prostu już taka klasyczna optymalizacja. Mamy tą funkcję V, możesz tu przemnożyć, bo możesz tak liczyć pochodną, możesz tak liczyć pochodną, to jest wszystko obojętne, czyli wyznaczamy równanie pochodnej. Z tej wersji będzie nam bardzo prosto. Korzystamy tu z tego wzoru, że pochodna x do n tej to będzie n razy x w potędze o 1 niższej, czyli tutaj będzie 88 zostaje, a tu mamy 2 razy x do pierwszej, to jest minus 24 i 3 razy x do drugiej. Porządkujemy to sobie. Nie musisz tego przemnażać do końca, możesz od razu wyciągnąć już przed nawias, bo szukasz za chwilę miejsc zerowych tego. Więc ja tu wyciągnę 8x przed nawias, to tu mi zostanie 11 razy 2, czyli 22, a tu 3 razy 3, czyli 9. X, a więc skoro to ma być równe 0, no to mamy dwa miejsca zerowe, X jest 0 lub X jest 22 dziewiąte, no i zaznaczasz to na wykresie. Pamiętaj, że rysujesz teraz wykres pochodnej, a nie wykres tej funkcji V. E, masz ramiona skierowane w dół, bo 8X razy minus 9X to by było minus 72X kwadrat, czyli współczynnik ujemny, a więc ramiona skierowane w dół. I teraz uwaga, nie wyznaczaj monotoniczności na wszystkich przedziałach, czyli do zera maleje, potem rośnie, potem maleje. Dlatego, że ty tu masz podaną dziedzinę, że x należy od 0 do 5 drugich, więc zaznacz sobie te 5 drugich i całą tą pochodną analizujesz tylko w tym przedziale, bo tylko w tym przedziale ta funkcja w ogóle istnieje. Czyli jak napiszesz, że V maleje od minus nieskończoności do 0, to no, punktów ci może nie odejmą, ale generalnie jest to źle, bo V wtedy nie istnieje, więc nie może maleć coś, co nie istnieje. Czyli tylko w tym przedziale, gdzie masz określoną dziedzinę, zapisujesz monotoniczność, czyli funkcja będzie tutaj rosnąć, bo jest pochodna do od 0 do 22 dziewiąte będzie rosnąć i potem od 22 dziewiąte do 5 drugich będzie maleć. Pilnuj tutaj tych nawiasów, gdzie są jakie otwarte, zamknięte. Od 0 i 5 drugich masz otwarte, bo tak wynika z dziedziny. Natomiast na ekstremum masz zawsze domknięte, jeśli tylko ono do dziedziny należy, bo funkcja rośnie aż do tego x -a i potem od tego x Dalej maleje, czyli mamy tutaj faktycznie maksimum, i to maksimum będzie w punkcie 22,9. Pamiętaj, że te monotoniczności trzeba zapisać. Za wypisanie właśnie tego tutaj, gdzie funkcja rośnie, gdzie maleje, albo przynajmniej zaznaczenie takich strzałeczek graficznie, jest jeden punkt. Nie możesz sobie od razu tak z buta podać, że maksimum jest w takim miejscu, tylko musisz wyznaczyć te monotoniczności, żeby udowodnić, że tam jest akurat maksimum. No i teraz masz w takim razie Vmax, to jest V22,9. Czyli już mamy tego x, gdzie oś funkcja osiąga wartość największą, oblicz tę największą wartość, czyli te 22,9 wstawiamy tutaj, niestety. To już jest taka praca na ułamkach, no, pewnie każdy się będzie zastanawiał, czy na pewno mam to dobrze, bo liczby wychodzą jakieś słabe. No ale przeliczasz powolutku na kalkulatorze, sprawdzasz trzy razy, czy ci dobrze wyszło, bo jak masz takie żmudne obliczenia, które generalnie nic do zadania tak merytorycznie nie wnoszą, to łatwo się jest wyłączyć na tym. Więc przelicz to trzy razy, żebyś tutaj nie machnął się na tym, bo szkoda ci potem punktu. To jest za to jeden punkt za obliczenie tego, więc szkoda, ten punkt stracić, bo to już jest no, naprawdę. Proste. Tylko te ułamki tu rozpracowuję. Czyli generalnie wychodzi, że ta największa objętość to będzie 175 i 67, 243. No i mamy zadanie 15, ostatnie zadanie zrobione. No, i to już były wszystkie właśnie zadania z tej matury, która, tak jak mówiłam, przede wszystkim jest maturą z czerwca 2018, czyli maturą z drugiego terminu egzaminu maturalnego dla osób, które z jakiegoś powodu w maju nie mogły przystąpić, z rocznika właśnie 2018, ale również ta matura pojawiła się jako próbna matura CKF w kwietniu 2020, ponieważ była to sytuacja absolutnie wyjątkowa i CKM chciało na szybko dać jakiś arkusz próbny, żeby trochę no, wspomóc maturzystów w nauce zdalnej przed. Przed egzaminem, bo szkoły w tym okresie były zamknięte no to wyciągnęli po prostu z szafy jakiś stary arkusz i wrzucili na internet jako maturę próbną, ale myślę, że wielu uczniów się od razu zorientowało, że to jest ta matura z czerwca 18, i że odpowiedzi wszędzie są. W internecie można je znaleźć i że już nie jedna osoba być może nawet przećwiczyła sobie sama ten arkusz w ramach treningu przed maturą. Na naszym kanale na YouTubie znajdziesz również inne arkusze i te z czerwca i te z maja i poprawkowe z sierpnia i z wydawnictw różnych, także zapraszam Cię na YouTube, a. Zapraszam Cię również na moje kursy. Do matury rozszerzonej, jeśli podoba Ci się, w jaki sposób tłumaczę te wszystkie zagadnienia, na co zwracam uwagę, jakie daję wskazówki, to na pewno znajdziesz dużo, dużo więcej tego typu rzeczy w tych kursach. Tu masz ponad 40 godzin nagrań, w których no, ułożyłam te treści tak, żeby jak najwięcej tych wskazówek tam zawrzeć i jak najwięcej Ci pomóc, żebyś się jak najwięcej nauczył. Do tego oczywiście bardzo obszerny zbiór zadań tam masz do samodzielnego przećwiczenia, więc jest to taki kompleksowy kurs, również z matury podstawowej jest taki kompleksowy kurs tam w dwóch częściach, do tego jeszcze kurs funkcji, w razie czego dziękuję Ci w takim razie za uwagę. Zapraszam na naszą stronę, na naszego YouTube'a i do usłyszenia w kolejnym на гранях